Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, bo teraz wisi live na żywo. Finał Wiedźmina 1 prawdopodobnie. Zobaczymy, może się uda go zrobić dzisiaj. Pyk. Pyk, dobra. To jest. Można zaczynać rozgrywkę, dobra. W końcu mam normalnie czat już i wszystko, także powinno być spoko. Jak będzie naprawdę, to zobaczymy, no. Ja chcę zrobić wszystko, co mam zrobić. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. Tak. Graj, słuchawko. Nie wkurwia ta słuchawka już naprawdę. Cmentarz na bagnach. Co ja miałem zrobić? Aha, dobra. A teraz polecimy sobie na strzygę, z tego, co się dobrze orientuje. No. Wow. Aj, to dziwnie wygląda wszystko. Mam nowy monitor i to tak śmiesznie wygląda. No ale dobra. Klikam sobie J. Girl Kane, muszę to nie wiem, pójdę jeszcze raz do tej jaskini droidów. Jak się nie uda, no to trudno. Napierdala ktoś za mną. O, zaklinowałem się, no nie. Cześć, zmieniłbym sobie może ustawienie ekranu. Obraz. Tryb obrazu. Wybrałbym sobie to może. Nie wiem, no tak średnio to wygląda, ale dobra, niech będzie tak. A, to ta jaskinia jest w ogóle, dobra.
Aby to jest wkurwiające ta funkcja. Dobra, byku, dawaj, bijemy się. Kurwa, chodź tutaj. Nie poległ. Spędziłem cię w kozi róg, byku. Dobra, koniec. Ja pierdolę! Dobra, chudy byk nie żyje. Dobra, może uda się to zrobić. Nie, to mi się nie podoba ta opcja. A to będzie najrozsądniejszym wyborem. Mogę. Chodzą słuchy. Wiesz co? Ludzie powiadają. Porozmawiajmy. Pyta. A, czyli nie mogę. Och, a wie. Popry. Bywa. No komu ja to miałem oddać? Łowczemu. No i kurwa co. Słucham cię, wędrowcze. Mać. Przyniosłeś blekot? Nie mam. Więc nie zawr. Bywaj. Shalab, get out of here. Co tu macie? Ognisko, ale ono mi się nie przyda. Cousin Cobain. Wysokość strzyga, do krypty trzeba iść. Litania świętego Grzegorza. Muszę iść do strzygi. Muszę iść dalej, tutaj mi zabieram grabarka. Co trzeba, zbroja. Cześć Michu, byłeś u łowczego? Byłem u łowczego, tylko... Zobacz jaka sytuacja jest, patrz. Mam tutaj Garkeina, nie? Muszę dostarczyć łowczemu dowód na zabicie Garkeina. No i zabiłem tego Garkeina. Cześć, też pas do Kuba, zapomniałem o tej, wybacz. No i klikam sobie na łowczego, nie? No i tutaj mogę ci się na coś przydać. Mogę się na coś przydać? Nie słuchaj tej kwestii. Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze. Wampirzycy, trofeum z wampirzycy oddałem. Porozmawiajmy o czymś innym. No i widzisz, nie da rady oddać tego. Wampirzycy udało się oddać, a z tego nie mogę oddać. Coś się chyba zbagowało i po prostu nie mogę tego questa zrobić i tego, i dalej tego nie pchnę. Także no lipa straszna, bo zabiłem to, a nie mogę tego zrobić. Także no. I te zlecenie na Brooks nie mogę zrobić, bo nie mam książki. To chyba jest se pominne. Potrzebuję jeszcze zapisków elfiego mistrza pieśni. Musisz mieć trofeum z Garkeina. Ale ja mam trofeum. Czekaj. Gdzie to trofeum powinno się pojawić? Kurwa, gdzie to? Ej kurwa, ej nie pierdziel, że ja nie wziąłem tego trofeum. Z niego. Na dole. To trzeba szukać sztuk 1. Nerw królowej Kikimory. Ej, beka! Ale beka, nie mam tego. Ej, gdzie ja to zgubiłem? Masz taką ramkę kwadratową. No to tutaj powinno gdzieś być, ale tutaj nie widzę tego, bo powinno być sztuk 1. Oko przerazy. Ej, lol, nie pierdziel, że ja tego nie wziąłem. Ale jaja. Ale jaja, ale... Trofea nie znikają. Dobra, wiesz co? Dałeś mi do myślenia w tym momencie. Wiecie co, ja pójdę teraz sobie do tego. Tam gdzie zabiłem tego Garkeina, to było obok krypty strzygi. Znaczy to nie było obok krypty, tam to było... A to nie, to ja mam tutaj tylko czerwoną wstążkę, która odstrasza utopcę. Ja pójdę sobie do tego, do... Tam gdzie zabiłem tą ten
To było tutaj, koło wejścia na cmentarz. To było w tym miejscu. Idę na cmentarz, masz rację. Ej, dzięki, byku. To chyba będzie to, o czym myślę. Ej, bo mogło się tak zdarzyć, że ja tego nie wziąłem. Pod tym drugim mieczem. No, pod drugim mieczem mam pusto. Także, no, tutaj też nie mam. Także musiałem to chyba zostawić. Dobra, idziemy na cmentarz. Prawdopodobnie to będzie się tutaj znajdować, także zobaczymy, czy to tutaj będzie. Pamiętam, że zabiłem go gdzieś chyba w tym miejscu. Ej, ale jaja, patrz, jest. Ej, no nie wierzę. Nie wierzę. Ej, dzięki, że tu przyszedłeś mi. Nie wierzę, nie wierzę. Co ja odwaliłem za akcję teraz? Co ja... Ej, nie wierzę, przecież to leżało tutaj. Ale jajca, kurde. Dzięki, byku. Można na ciebie zawsze liczyć. Od samego początku do końca pomagasz mi tutaj. Dzięki. Włącz sobie teraz inventory. Nieznane petardy. Ej, no teraz właściwie to... Podniosłem to, także nie pod... Tutaj! LOL! Ale jestem z banem. Dobra, mamy to. Gdzie jest ta jaskinia druidów? Znaczy, jest takie... Ty, dzięki, byku! Ej! Naprawdę, wielkie, stukrotne dzięki! Ej, przecież to masakra. Ej, ale to... Mam tutaj te... Mam tutaj taką wstążkę, która odstrasza utopce. Ona jest strasznie, ta wstążka, głupia, ponieważ ona niby odstrasza utopce i one mnie nie atakują, ale one do mnie podbiegają i na przykład nie mogę wchodzić do krypt. Nie ma za to. Dziękuję bardzo. I dziękuję za zostawienie łapki w górę. Prawdopodobnie to ty zostawiłeś łapkę w górę. Jak nie zostawiłeś, to może zostawić po prostu. Taką. Mogę. Chodzą, wiesz co, ludzie. Zabiłem Garkaina, zajebiście, piękna sprawa. Wspaniale. Więcej nie zabije żadnego człowieka. 1000 orenów. Tylko jestem ciekawy, w jaki sposób mogę sporytkować te pieniądze, no bo to jest już koniec gry, więc... Bywa. Ja nawet nie wiem, w jaki sposób mogę wydać te pieniądze. Dobra. Okej, okay, czyli tu mamy wszystko, oprócz zlecenia na Bruksy, ponieważ... O, nowy poziom medytacji, zajebiście. Mamy ognisko. Także przemedytujemy sobie tutaj. No ja zostawiłem. Dziękuję bardzo. Pogadaj z nim. No już pogadane, już jest wszystko zrobione. Talenty, o, mam talenty jakieś srebrne. Wiecie co, rozdam. W siłę już mam dowalone wszystko. W zręczność bym sobie poszedł. Pyk, dobra. I jeszcze sobie to rozinwestujemy, jeżeli można, w styl Bruksę. Może zabić bez książki. Ja wiem, ale nie mogę z niej podnieść krwi, tylko limbę jakąś tam czegoś i ten. I po prostu to nie działa, także. No. Wiecie co, ja sobie pójdę chyba w style tutaj, a nie, w silnego, tam też chodzi o trofeum, a nie, Bruksę zabiłem tą wampirzycę, to oddałem trofeum z wampirzycy z Bruksy, tylko chodzi mi o Bruksy jako, że o krew Bruksy. Chodzi mi jako, że o krew Bruksy, nie, bo po prostu krwi... Krwi nie mogę podnieść, ponieważ no nie mam niestety książki. Także... Wiecie co, przemedytuję sobie do północy. Dobra, pogadam z łowczym. Ale wiesz co? Pewnie ci chodzi o to księżycowe ostrze, które mógłbym dostać od wielkiego łowczego. Ale niestety nie dostanę tego ostrza, ponieważ nie zabiłem jednego potwora. Ponieważ nie mogłem go znaleźć. Czy po prostu nie wziąłem trofeum, tak jak w tym przypadku, także niestety nie dostanę od niego nagrody żadnej chyba, bo... Witaj! Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że... Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają... Porozmawiajmy. Pytaj. Ej, nie mogę. Wiesz... Poprawię. Ej, nic się nie dzieje. Przegadamy dwie kwestie i niestety nic się nie stało. Szkoda. Także no nie da rady niestety, oddałem mu tego questa. No dobra, mamy noc. Ogólnie chciałbym zabić teraz strzygę. Znaczy nie zabić, tylko chciałbym ją odczarować. Zlecenie na Bruksy, niestety sobie tego nie zrobię, ponieważ muszę zabić 6 Bruks i przynieść kapitanowi najemników jej krew, ale niestety nie mam bestiariusz.
Bruksy, niestety nie mam wpisu o Bruksach. To chujowo zawsze coś dostawałem. No ja nie wiem dlaczego nic nie dostałem. Kurde, bo pominąłem tamto, a ten miecznik był naprawdę bardzo fajny, ale... No niestety, jak nie można, to nie można. Potrzebuję Elfik za... jeszcze zapisków Elfiego Mistrza Pieśni. To sobie zrobimy zaraz. Tożsamość, to już jest zrobione. Nie będzie bolało, jeszcze muszę, kurczę... Zjadarki zęby gdzieś znaleźć, tylko po prostu... Nie wiem, co, gdzie to ten, gdzie to zrobić. No bo tutaj, no właściwie krypta Strzygi, także już teraz jej wysokość Strzyga, zaznaczamy sobie to na mapie i lecimy do krypty Strzygi, podejmiemy się walki z nią, właściwie podejmę się próby odczarowania Strzygi. Wiedźminie 2 będzie ci pomagał. Ten mieczyk. Ząb z Denka mam, sprzedałem tego zęba temu. Sprzedałem ten ząb temu dentyście, ponieważ on do niczego chyba się raczej by nie przydał mi. A tam zawsze zarobiłem 250 terenów, które i tak pewnie, których i tak pewnie na nic nie wydam, ale sprzedałem, no bo w sumie nie był mi chyba do niczego ten ząb potrzebny, także sprzedałem. I chuj, kurwa, dzisiaj dwoje dostałem z geografii. No przykro mi, Kuba, było... Przykro mi, Kuba, bo... Było się nauczyć może. Zjebałeś oba questy na miecze. Ej, dlaczego? Co ja zrobiłem? Ten ząb był powiązany z questem na miecze? Jeżeli tak, to kurwa przejebałem sprawę sobie chyba. To było powiązane? Ej, dobra, gdzie jest to wejście? Czy ono jest gdzieś tutaj? Nie, dobra, ono chyba będzie gdzieś z drugiej strony. Kto nie zostawił łapki, może to zrobić. Teraz, jeżeli podoba mu się stream, to może zostawić ofensywną łapeczkę w górę. Będzie mi miło bardzo. Dobra, to chyba tutaj coś mamy. Tu mam jakiś kufer, ale... Ej, ale to jest strasznie zwalone. Niby mam tą wstążkę, a oni do mnie biegną. Tylko, że mnie po prostu nie atakują. Galkany. Ej, pierdalasz, nie będę się zambił, bo mi się nie chce. Za potwory mogłeś mieć księżycowe ostrze, a skoro nie masz zębów z jadarki, to nie dostaniesz runicznego sztyla. Właśnie, jeżeli chodzi o zęby z jadarki, to ja nie wiem, gdzie je dostać teraz. Kurde, bo tutaj niby czytałem gdzieś w internecie, że zęby z jadarki można dostać gdzieś tutaj na bagnach. Ale nie mam pojęcia, gdzie je znaleźć, bo kurde, no nie wiem, no już latam tyle po tych bagnach, a i nawet zwiedziłem parę krypt, bo szukałem tych elementów do zbroi, ale kurde, nie mogłem znaleźć żadnej zjadarki. Dobra, sejwujemy sobie grę zęby zjadarki tylko w 4 rozdziale. No ale pisało, że też w tym. No dobra, no trudno. Trudno walić te mieczyki, no. Dobra, mamy kryptę Strzygi. Jest po zmroku, jest zmrok. Od czaru jadę, taki mam zamiar. Dobra, jesteśmy tutaj. Wiecie co, ja sobie tylko zmienię jedną rzecz w monitorze, zrobię sobie go troszeczkę jaśniejszym, bo po prostu nic nie widzę, także poczekajcie chwilę. Zmieniam go na troszeczkę jaśniejszy, na taki bardziej żywy, bo żeby po prostu więcej rzeczy widział. Dobra. Ej, teraz jeszcze bardziej nic nie widzę. Dobra, trochę sobie gamę, musisz przyjść wieczorem. Dobra, zaraz to ogarnę, czekaj, trochę sobie gamę zwiększę, mam nadzieję, że nie będzie was tracić w oczy za bardzo. Ej, wiecie co, ja sobie na żeby był Welerat, ja rozumiem, tylko na razie sobie zwiedzę tą kryptę, ponieważ tutaj mogę znaleźć zapiski. Ej, jest tutaj gdzieś ognisko, bo ja bym sobie zrobił kota najchętniej, ponieważ, kurde, nic nie widzę. Zrobię sobie kota i ten, i wejdę tam do krypty i po prostu... Wezmę sobie, znajdę te zapiski Elfiego. Przykro mi, Geralt, brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Jest Welerat. Dobra, ja sobie jeszcze raz grę muszę czytać. Do tego momentu, gdzie był cmentarz na bagnach. Zapisałem sobie ją centralnie przed tym. Przed wejściem do krypty. Także zaraz sobie jeszcze raz wczytam save'a. I zrobimy sobie kota, tutaj gdzieś było ognisko. Aro, już ją czarujesz. Dobra, ja wiem, bo ja odczarowywałem ją poprzednim razem. Ej, co mnie goni za potwór? Dobra, szukam tutaj, bo gdzieś to ognisko. Goddammit. A nie, ona jest tutaj, bo ten koleś jest tutaj. Dobra, siedzimy sobie przy ognisku. Zrobimy sobie kota. W sumie z jaskółki nie będę korzystał, bo nie mam zamiaru jej bić. Także no, dobra.
Ej, nie mogę sobie zrobić kota. Czego mi brakuje na kota? Ej, nie mam żadnej flaszki. No lipa. Dobra, nie zrobimy sobie chyba kota. Dobra, nieważne. Medytujemy. Niestety sobie nie zrobię kota, także no... No trudno, dobra. Wbijamy tam do środka. Natychmiast zawróć. Co ty mówisz do mnie? Nic, tylko wojna i wojna. Dobra, wchodzimy. Za odczarowanie dostaniesz diabel. To pewnie jest jakiś mieczek też. Dobra, tam na prawo jak pójdziemy, będziemy mieli strzygę. Ale ja sobie... Proszę bardzo, pójdę do tutaj. Tylko, że ja kurde nic nie widzę, masakra. Wy też nic nie widzicie. Czekajcie, ja sobie jeszcze tą gamę na chwilę zwiększę. Zaraz ją potem zmniejszę. A, ale to razi w oczy ta gama. Ale dobra, chociaż coś troszeczkę widzę. Dobra, wiecie co? Szukam sobie tego, tych zapisków Elfiego Minstrela, czy tam jak mu tam, jak zwał. Sarkofagu Addy będziesz miał, okej. Okay. Ale może coś znajdę w tej krypcie jeszcze, zobaczę. Pójdę sobie tutaj na... O, tutaj prosto. Bo sarkofag krypty... Sarkofag Addy jest tam na wprost, także no. Tu jest jakiś sarkofag. Zapiski Elfiego Minstrela. Dobra, mamy to. Brakuje mi tylko litanii świętego Grzegorza. Gdzie można dostać litanię świętego Grzegorza? Bo ja nie mam pojęcia. Dobra, mamy już to. Czekajcie, litania świętego Grzegorza. Aha, ona jest przy kamieniu drogi. Dobra. Kamień drogi. Olol, ciało. Dobra, weźmiemy sobie z niego oreny. Dobra, tutaj mam... Tutaj powinno gdzieś to być. Kamień drogi. Aha! Tutaj musimy walnąć jakimiś znakami, z tego co się orientuję. Chyba dwa razy Art i raz Igni, żeby to nam po prostu wyskoczyło. Ale na wszelki wypadek sobie sprawdzę. Wiedźmi jeden solucja. Solucja, może być i solucja. Ale dobra, zobaczymy. W jednej jaskini musisz odpowiednią sekwencję odjebać. To chyba tutaj będzie, bo tutaj mnie to prowadzi. Dobra, rozdział czwarty. Zadania dodatkowe. I tu chyba będzie to właśnie z tą zbroją. Dobra, jest tą zbroją. Litania świętego, misja aktywujesz, tak. Porozmawiaj, udaj się na bak, na dół, krypty, strzygi. Art Igni. Dokładnie. Tak jak myślałem. Dobra, to tak. Art. Igni. Dobra. Wow, przeniosłem się do jakiejś starożytnej krypty. Ej, sztos, co tu się stało? Ej, dobra. Ej, nie razi bardzo w oczy ta gama, bo nie wiem, bo ja tego za bardzo nie widzę na podglądzie. Mam nadzieję, że nie razi za bardzo w oczy ta gama. Wow, cmentar, jak szybko wyskoczył. I w ogóle to też ma mnie ten mieczyk, ale dobra, zmieniamy już mieczyk na szybko. Dobra, cmentara to chyba silnym stylem. Kurde, nie mogę... Spoko jest, okej, okay, to dobrze, bo u mnie na monitorze jest strasznie jasno. To znaczy i tak w sumie mało widać, ale jest tak jasno, że taka gama jest, no wiecie jak to wygląda. Dobra, idziemy tutaj do tej krypty, zobaczymy sobie, czy tutaj będę miał te zapiski. Właściwie to litanie świętego Grzegorza, musi ona gdzieś tutaj być. I zrobimy sobie zbroję, kurczę, fajną zbroję, bardzo fajna jest ta zbroja, bo no jest mocna dosyć. Kamień drogi. Aha, grób świętego Grzegorza. On się znajduje tutaj. Także dobra, pójdziemy sobie tutaj i weźmiemy sobie tą rzecz. Tu mamy grób świętego Grzegorza. Mamy bazyliszka. Dobra, dawaj, bijemy bazyliszka. Aha, jego tym nie walnę. Dobra, jego można szybkim stylem. Ej, tak jeszcze powiem, przesiadłem się z monitora 19-calowego na 24-calowy. Gram sobie teraz aktualnie w ten, na 24-calowym monitorze i jest kurde, ale sztos. Nigdy nie korzystałem z takiego monitora, ale jest naprawdę niezły sztos. Pięknie to wygląda. Dobra, litania świętego Grzegorza. Muszę zanieść płatność, żeby litania świętego Grzegorza. Dobra, Kamil, to sobie sprzedam. Dobra, to tutaj już chyba nic nie mamy do zrobienia. Mamy już tutaj wszystko, mamy tu jeszcze miejsce mocy, w którym sobie doładujemy sprawie rytuału magii.
Privet! I don't speak Ukraine and Russia. Sorry, my friend. Dobra, spadamy z powrotem, wracamy już do tego magicznego kamienia, teleportujemy się do krypty. No i odczyniamy uroka, nie? Która w ogóle godzina jest? 1:30. Dobra, musimy spędzić to ze strzygą. Czekaj, co na monitorze? Możesz powtórzyć? A, gram na monitorze 24-calowym teraz. Kupiłem sobie dzisiaj monitor 24 cale. Kupiłem sobie monitor dzisiaj 24 cale. Nigdy w życiu nie miałem takiego dużego monitora. I ten... Aha, czyli chyba trzeba na to odprawić. I naprawdę widać ogromną różnicę. Nigdy w życiu nie używałem takiego monitora. I naprawdę jest to po prostu coś pięknego. English, please. Yes, please, English. Kto nie stawił lajka, niech to zrobi. Street X play, please. Get like. Nie wiem jak powiedzieć, ja nie znam angielskiego. Ja mam 33 cale, to też musi być kozak. Ja mam teraz ten 20, 24 cale full HD, bezramkowy od LG-ka. Kupiłem po promocji, bo kupiłem go za 400 zł. Jest to monitor oczywiście używany, ale bądź co bądź jest z kozak. On był naprawdę bardzo mało używany. Więc w sumie to zdorwałem niezły monitorek. Więc no. Tu mamy kryptę strzygi, tak jest? Tej kla... No tak, no naprawdę, no rzeczywiście, ale jestem chyba głupi. Dobra, mamy strzygę. No i mój plan jest taki, żeby po prostu wiać ile si... Oho, problem z internetem, by chyba była taka drobna zwiecha. O, goni mnie, dobra. You motherfucker. Cześć, Jacob. What's up? No i dobra, mój plan jest w sumie taki, że sobie wyciągam mieczyk i sobie biegam dookoła tutaj krypty. Ardem w nią napierdalaj. Po co mam w nią napierdalać Ardem? Ja to robię tak, że po prostu biegam sobie dookoła krypty. Po prostu dookoła tego sobie biegam aż do samego rana i po prostu ona jest odczarowana mi to wszystko. Pamiętam, że za pierwszym razem to ją zaciupałem. A pamiętam, że z taką śmiertną sytuacją przy jednym podejściu do Wiedźmina 1. Pomyliły mi się potwory. Pamiętam jak trzeba było zabić tą bestię w tym, na podgrodziu, nie? Ej, jak ona szybka jest! Co ona mi robi, pa? Dobra, pamiętam, że trzeba było zabić taką bestię na podgrodziu, tą ostatnią i ten, i po prostu myślałem, że to nią trzeba odczarować, bo mi się pomyliły postacie i biegałem do rana, nic się nie stało i ten, i po prostu potem przeczytałem o co chodzi i pomyliłem postacie, także taki facepalm. Nie wychodź z tamtego pomieszczenia. Z którego pomieszczenia mam nie wychodzić? No ja biegam sobie tutaj dookoła, do samego rana sobie przebiegam, jest godzina aktualnie 2:30. Musisz być tam, gdzie sarkofag. Co ty gadasz, serio? Aha, dobra. Dobra, to idę do tego pomieszczenia, gdzie jest sarkofag. I tam będę biegał dookoła. Wow, zatrzymuj się, Geralt. Ale to jest ciemno, lol. Wyglądać, kurde, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Masakra jakaś. I dobra, będziemy tak biegać, kurde, do samego rana. Jest która godzina? 2:30. Do której muszę biegać? Pewnie do 9 albo do 8. Bo już nie pamiętam. Ała, nic nie widzę. No dobra, pobiegamy sobie trochę, poranujemy sobie. Geralt sobie trochę zrobi tego cardio. Co jest grane? Ej! Co się dzieje? Aha, ona dalej biega. Ale mi zajebała. Puść mnie. Ale mi zajebała luja ogłuszacza. Aż Geralta wyjebało z butów. Ej, spowolnienie mi dała, no nie. Dopóki świeczki nie zgasną. Aha, okej, dobra. Ej, ale mi luja ogłuszacza zawaliła. Ale coś ona jest jakaś trochę stuknięta, bo ona coś tak... Ej, czemu jest takie tempo spowolnione? Co się stało?
Aha, dobra, teraz już działa normalnie, trzeba było zatrzymać. Aha, dobra, bo tutaj świeczki gasną. Rozumiem. Bo w sumie... Nie wiem, bo będzie świtać. Jeśli mam ją zabić, nie zostało mi. Dobra, lecimy dnu naokoło. I będziemy sobie tak biegać i biegać i biegać i biegać. W sumie to już chyba niedużo czasu zostało, czekajcie. Trzecia, no to już niedużo. Ja aktualnie robię Wiedźmy Velen z Wiedźmina 3. No ja też będę grał w Wiedźmina 3, ale to pewnie jakoś pod koniec tego miesiąca, bo się wcześniej raczej nie wyrobię. No bo chciałem jeszcze zacząć serię z GTA 5 albo z GTA 4, ale jeszcze do końca nie jestem przekonany, w co będę grał. Także zobaczymy, albo będzie GTA 5, albo GTA 4. No i oczywiście w międzyczasie Wiedźmin 2, bo chciałem przejść całą serię Wiedźmina. Grałeś kiedyś Wiedźmin 3? Grałem Wiedźmina 3, przeszedłem go dwa razy w sumie, na 100% prawie, także przeszedłem. I to nie raz. Kurwa, ja mam jakiś problem z GTA 4. GTA 4 to jest jedna z najbardziej... To jest jedna z takich gier, których nigdy w życiu nie ogarniałem, jeżeli chodzi o względy... Wow, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, naprawdę, bo to jest coś masakrycznego. To jak działa GTA 4, to jest po prostu loteria. Odpala się, a potem się włącza. No właśnie, u jednych działa, u drugich nie działa. Na przykład też masz... Są dwie takie same identyczne konfiguracje, na jednej konfiguracji z tych konfiguracji działa płynnie, a na drugiej po prostu się zacina. Także to po prostu jest loteria, nie? Tam były niby jakieś patche, jeżeli chodzi o te takie to po prostu usprawniające grę, naprawiające grę, ale to raczej nie działało. Chyba... Już świta. Jeszcze tylko chwila i strzyga zostanie jak czarny. O, elegancko. Dobra, panie Gerwandziwolong, proszę mi tu strzykę już odczarowywać. Czyżbyś miał Predatora od Creative? Nie, to są Creative Fatality HS800. Moje słuchawki, które mam już chyba z 4 lata. Bo, no nie, dobre są, w sumie fajnie leżą na głowie. Także na razie nie zmieniam, chociaż mam problem z jedną słuchawką, czasem się wyłącza po prostu i nie działa. Więc będę musiał prawdopodobnie wymienić. Myślę sobie wymienić się na HyperX Cloud Flight. Są to fajne takie bezprzewodowe słuchawki. No trochę kosztują, bo kosztują no coś chyba około 500 zł, ale ja słuchawki szaduję, także będą mi służyć bardzo długo. Jeszcze nie zdarzyłem. Miałem takiej pary słuchawek, w której bym na przykład wyrwał kabel, nie? Uwaga, strzyga właśnie się odczarowała. Gratulacje dla mnie. Proszę o klaski i owacje. Na stojąco. Mamy Addę. Dobra. Cześć, Adda. Pamiętnik Ostrita. Pamiętnik człowieka, który sprawił, że Adda urodziła się jako strzyga. A, to jest dosyć ciekawe. To z książki, do książki jest nawiązanie. Kurwa, no tak Predator to laptop, moje słuchawki, miałem kiedyś Fatality, właśnie tylko na nich siadłem. No ale to są dosyć spoko słuchawki, bardzo dobre są, według mnie. Dobra, tu już chyba nie ma co brać, także pogadamy sobie z Addą. Ja... Gdzie ja jestem? Poniósł cię, melanż. Nic ci nie jest. Co się stało? Ej, już po wszystkim. Już dobrze. Geralt. Dobrze się czujesz? Tak, już lepiej. Muszę cię spytać o Salamandrę. Och, Geralt. Wszystko przez tego paskudnego magistra. Oszukał mnie. Obiecywał władzę i zaszczyty. Odkąd ktoś go zabił, nie kontaktowałam się z Salamandrą. Magister nie stworzyłby tych wszystkich mutantów. Nie wspominał o jakimś magu. Ty jesteś za Skoja czy zakonem? Kiedyś był zakonem. Z nim taki odrażający osobnik. Azur, czy jakoś tak się nazywał. Magister powiedział, że jest potężnym czarodziejem. Nic więcej nie wiem.
Wiesz, gdzie go znaleźć? Niestety. Nie martw się, już ci nic nie grozi. Zabiorę cię do domu. O, moje ręce. Jakie we krwi. Ja zabijałam, mordowałam tylu ludzi. Och. Nie myśl o tym, to nie twoja wina. To już nie wróci. Pamiętam, jak przez mgłę. To było ważne. Ukryłam coś w sarkofagu, musisz to zobaczyć. Dobrze, zobaczę. Przytul mnie, Geralt, tak mi zimno. Lepiej wyjdźmy z tych podziemi. Na górze poczujesz się lepiej. Co ukryła? A, dobra, to już to wziąłem. Dobra, lecimy na górę. Abda chyba sobie sama poradzi, chyba sobie wyjdzie kobita. W sumie to była strzygą, no kurna. To nie byle co. Spędzasz na bagnach. Hello. Ta już ubrana. Beka. No i? Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem. Właśnie, Velerat. Naprawdę, Geralt. Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Odczarowałem królewnę. Addo. Velerat zabierze cię do domu. Dokładnie. A niech mnie, Wiedźminie. Po raz drugi cię nie doceniłem. Jak to mawiają? Daleko masz do galerii Olimp? Woltest dał mi coś dla do ciebie. Do Olimpa mam. Gdyby ci się udało. Oto diabeł. Jakieś 6 kilometrów. Legenda mówi, że hartowano go w smoczej krwi. Jest magiczny. Wiem, że wolisz proste ostrza, ale ten jest wyjątkowy. Będziesz z niego zadowolony. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny w strzygę. Masz mi się Mika cieszy, jak patrzę na taki duży ekran. Naprawdę jestem chciał dowiedzieć pod wrażeniem. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do starego dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz, o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. No dobra. Otrzymanie diabel. Dobra. Harwal. A gdzie jest mój... Aha, dobra. Dobra, to już nie... Kurwa, ale nerd. Siala, bitch. Diabel, dobra. To jest plus 30. Leży plus 30. Leży 60. No bo w jaki weekend biję drobina, mogę zrobić spotkanie z pierwszym fanem. To bardzo dobry pomysł. Mogę pogadać z nią, czy nie? Chyba nie. O nie, dobra, mogę z nią pogadać. Geralt. Dobrze się czujesz? Tak, już lepiej. Muszę cię spytać o salamandrę. Dokładnie, pogadajmy. Oh, Geralt, wszystko... A nie, kurwa, to... Wiesz, niestety. Dobra, nieważne. Dobra, lecę do tego, do starej wyzimy, ponieważ tamtego. Zrobię sobie tę zbroję w końcu. Zrobimy sobie zbroję, założymy sobie ją i ten. No i chyba, kurna, można już kontynuować fabułę. Dzisiaj chcę to skończyć. Bo już robię to przez półtora miesiąca, kurna, streamuję z Wiedźmina 1. Masakra. Jak to dzisiaj skończę, to jutro dokończę Max Payne'a. A, i ogólnie sobie wypłaciłem hajs z tego, stipend donation. I zamawiam kamerkę dzisiaj. Po prostu, bo już chyba pora najwyższa, żeby kupić kamerkę jakoś. Dobra, coś tutaj płonie. Ciekawe co. Cześć, Jean-Pierre. Nie, nikt nie chce ze mną gadać. Dobra, tutaj jest... I kurde, po co... Czemu kapłanki stoją w tym? W wejściu. Dobra, panie płatnerz. Czym mogę służyć? Rób mi zbroję.
A w ogóle używasz krasnoludzkich technik Kowalskich? Nigdy! Nieludzkie wynalazki mogą być inspirowane przez siły diabelskie. Wiadomo wszak, iż nie ludzie do plugawych bożków. Nie jestem inkwizytorem. Mogę tylko powiedzieć, że zdarzyło mi się widzieć krasnoludzkie broszury dotyczące technik Kowalskich. Oto dobra, wszystkie składniki, rób mi te zbroje. Które prosiłeś. Na wieczny ogień, Wiedźminie! Zrobię dla ciebie święty pancerz. Thank you. Dziękuję. Na kiedy będzie gotów? Niebawem. Przyjdź jutro. Dobra. Dobra, piękna sprawa. Jak oceniasz GTA 5 w skali od 1 do 10? No jeżeli chodzi o fabułę, no to... Kurde, taka gruba ósemka jak ode mnie. Moim zdaniem... Ja już mówiłem to na tym. Na tym. Litania świętego. Ja już to mówiłem na streamach z GTA San Andreas, że jakbym miał wybierać GTA... Ja miał oceniać serię GTA po prostu po kolei od najlepszej do najgorszej części, to GTA San Andreas i GTA 5 to by było po prostu na równi, jeżeli chodzi o... O ten, o... O moją... W mojej opinii, więc... Więc ten... No więc kurde... Naprawdę bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o grafikę, to też jest po prostu kozak. Ja bardzo szanuję Rockstara za to, że... Nie wierzę, zaatakowali szpital! Po prostu nie... Jestem... No po prostu... Nie dosyć, że... Chodzi mi o to, że... Ten... Że Rockstar się bardzo postarał, jeżeli chodzi o GTA 5, z tego powodu, że... po prostu ten... Robili wszystko od nowa, nie? Grafikę i różne takie rzeczy... Robili od nowa... Po męczy mnie drugi raz na konsolę nowej generacji, na komputery, także mi to się osobiście bardzo podoba. No. Dobra, najchętniej to, bo ja tutaj już nie mam nic do roboty, bym gdzieś się kimnął. Laboratorium Kalksteina, dobra, może się uda u niego przespać. Także pójdziemy do niego, zobaczymy. Shut up. Ej, ta stara wyzi... Cmentar, kurna, potwory tutaj, pełno potworów. O, dobra. Przyjdziemy jutro, zabieramy zbroję. I lecimy po Azara Javeda, to już będzie potem, to już poleci z górki, naprawdę, to już... Coś pięknego. Dobra, lecimy po zbroję. Wskaż na mapie. No bo nie mam tu już nic do roboty. To nie smak zemsty. To nie będzie bolało, tego questa nie zrobię. Cześć, Jakub. Dobra. Idziemy do ten. Do. Kto nie zostawił lajka, kufajka? O, to nie nawet poszedłem. Łaski, Master Jay, łaski. LOL, stary krasnolud. XD. Kurwa, co tam się dzieje? Zbroja jest już gotowa? Tak, oto ona. Spójrz tylko na to arcydzieło. Uważaj, nie porysuj jej za bardzo w walce. To może być dziękuję. Trudne. To była sama przyjemność. Dziękuję. Bywaj. Dobra, dzięki za zbroję, byku. Zakonna zbroja kruka. Goddamit. Dobra, smak zemsty. Lecimy z głównym ostatnim questem. Zbroja kruka, minus 30. Ja pierdzielę, to jest już po prostu coś pięknego. Czekałem na ten moment. Dobra, mamy zajebistą zbroję. Mamy wszystko, co trzeba. Lecimy do... Starego dworzyszcza porachować kości Azarowi Javedowi, bo musimy go zabić. A w ogóle to nie tędy poszedłem chyba. Bo to tutaj będzie. To je. Dobra, na razie wszystkim. Ja spadam zabić Azara Javeda. Jutro spróbuję odpalić próbnego streama. Full HD, zobaczymy jak to będzie działać. Mam nadzieję, że dobrze.
bo kurde nic się nie próbowałem, bo już tak na szybko chciałem zagrać. No, także jutro spróbuję odpalić taki próbny stream. No właściwie jak będzie działać, to będzie długi. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Michał, to chyba się z tobą przywitał, Jakub. Michał. A film ogólnie będzie za 56 minut. Poniedziałek jest. Dosyć taka fajna produkcja, taka. Jestem Paweł. No kurwa, rzeczywiście, zapomniałem, byku. Przepraszam. Wybacz. Naprawdę, rzeczywiście jesteś Paweł, nie Michał. Pisałeś kiedyś. Ja powiedziałem Michał do ciebie, a ty. Ty pierdolisz, młody. Jak ja jestem Paweł. Czy jakoś tak. Będzie bijatyka jeszcze przed tym, co użyjemy na finałowej. Czego tu szukasz, Wiedźminie? Przepuść mnie, Devet. Strasznie wyglądasz, jakbyś nie spał całą noc. Masz rację, hrabio, jestem zmęczony. Mogę przejść? Mój drogi Geralcie... Spędziłem noc ze strzygą. Moja cierpliwość powoli się kończy. Przepuść mnie. Nie wypierdalaj. Ze strzygą? Mogę wiedzieć, z jakim rezultatem? Zabiłeś ją? Nie. Strzyga nie będzie już sprawiać problemów. Wiem ponadto, że ktoś z bliskiego otoczenia królewny jest zdrajcą. Wiesz kto? Jeszcze nie, ale to tylko kwestia czasu. Elo, cześć Fezzi, co tam słychać, byku? Triss Merigold powinna znać jakieś przydatne zaklęcie. Czyli nie wiesz jeszcze, kto jest zdrajcą? Powinieneś mi oddać pamiętnik Ostrita. Wielki mistrz jest znacznie lepszym magiem od tej. A skąd wiesz, że mam pamiętnik Ostrita? Nie wspomniałem, do kogo należał pamiętnik. Ale... Kurwa, wpadłem. Devet rip, dokładnie. To nie po Devecie. Wiedźminie, rodzi się nowy porządek. Stań u mojego boku, po stronie zwycięzców. Przyłącz się do mnie, do Roderika Deveta, przyszłego wicekróla Temerii. Dla kogo do plazy masz daleko. Devet? Do plazy mam. Myślałem, jakieś... że sam się tego domyśliłeś. 1,5 kilometra. Współpracuję z Salamandrą. Tymczasowo. Ani czworeczka z niemieckiego. To luźno, byku. Są tylko środkiem do osiągnięcia celu. Jeszcze raz powtarzam, przyłącz się testu. Do mnie. Ja dostałem piątkę z kartkówki z niemieckiego. Ale to było we wrześniu, od września, bo teraz nie mam szkoły tak na razie. Więc ładnie ten wystartowałem. Jesteś jak choroba tocząca zdrowy organizm. No normalnie, luźno. A czy raki się wycina? Zapierdolę was jak szczury. Patrzcie, to jest mój nowy Diabel. Uhu, bitches. On the dance floor. 4, 2, 2, 4. Jak już się chwalimy, to 5 zmatne. Gratulacje, byku. Widzę, mam samych tutaj mądrych widzów. Gin, Roderick. Płonąca róża, jeb. Ej, widzieliście, jaki piruet Geralt zrobił? Czas ruszać do starego dworyszcza, gdzie kryje się Bada Salamandry. Okej, tylko jeszcze chciałbym zobaczyć, co mogę z niego... Szczątki. Notatki eksperymentów, motowanie ludzi i zwierząt, cukrowa lalka, brosza Salamandry, lol. Przeklinam cię, fall test. Dobra. Nie, chyba mam 2 pały z Anglika i 3 truje z matmy. No a z matematyki to cienko przędę, ale też jakoś tam daje radę, nie jest najgorzej. Jakieś dwójeczki, trójeczki zawsze się ma, także to tak jest luźno w sumie. Ej, w sumie to mogłem to wszystko posprzedawać, ale to może kiedyś uda się zgadać. No, jak będziesz, to możesz pisać do mnie. To w sumie można gdzieś tam wyskoczyć. Kaprflum. Ej, co to jest w ogóle? Stare dworzyszcze. Co to jest? Zalane łąki, okej. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej już wprost do starego dworzyszcza. Zabijemy Azara Javeda.
No ale w sumie to nie będzie taka prosta droga, żeby się do niego dostać, ponieważ no kurde, ciężko. Będzie strasznie dużo przeciwników. On będzie wskrzeszał na przykład zmarłych i co jest bardzo smutne. Idź tam do Azerka, idę tam do Azerka, byku. Rozjebę mu czaszkę. Ej, dobra, czy ja tędy mogę wypróć? Teraz biała Raila będzie, wiem. Nie mogę, dobra, to jakoś tam chyba od boku było wejście. Nie, to zaraz ogarniemy, gdzie ten. Jakaś zmutowana, taka będzie silniejsza wersja, taka kobieta z mocnym okresem, czyli właśnie podkoć nie wkurwiaj, nie? Dobra. No i patrzcie, mam wstążkę, która odstrasza topielce i różnego tego typu gangreny, nie? No i one mi w ogóle nie zadają damage'a, ani co się kręcą jak pojebane wokół mnie. Jak chcesz, możesz wydać na Facebooku, to ty mnie dodaj, Michu. To po prostu, no dodaj mnie, wiesz jak się nazywam, Kacper Caban, wpisz sobie na Facebooku. A Berengara zabijałeś? Nie, w żadnym wypadku, Berengar jest spoko, nie zabijałem go. Znaczy, no w sumie odjebał tam parę krzywych akcji, ale spodobał mnie spoko, ponownie, także nie zabijałem. Poznałeś już Raylę? Witam, panie Azar. Przeszła ostatnio swoistą przemianę. Otrzymała dar życia. Geralt! Swoistą przemianę, dar życia? Kpisz sobie. Rayla nie żyje. Ten bezwolny work krwi i mięśni nazywasz żywym? Biała Rayla jest teraz istotą niemal doskonałą. Przekonasz się o tym. Twoje eksperymenty są żałosne. Tak jak i ty. Dokładnie. Rayla, kochanie, chyba nie pozwolisz obrażać swojego pana. Geralt! O chuj! Silnym czy... Nie, chyba szybkim. Ej, miała być taka doskonała! A ja ją zabiłem. LOL, co mi się stało w głowie? Nic nie widzę. Dobra, to sobie też wezmę. Ej, lol, czemu nic nie widzę? Wow, dobra, już jest w porządku. Miała być taka szybka. Ej, ale ten głos trzeba wydać, jest przerażający. Taki creepy, co? Jak masz na nazwisko? Caban przez N i przez C. Tak, no, mogę sobie wpisać. Dobra, napierdlamy. A... Dobra, teraz można już nie szybkim. To będzie długa przeprawa, że tak to powiem. Bo pociąg mi tu zabił, kurwa. Mam blisko stację, także... Co za miecz jest w ogóle? Nielegalny miecz, czyli taki, którego nie wolno chyba używać. To brzmi realnie, to brzmi osobnie. Piękny most. Ej, tam mamy mury wyzimy. Ej, aby to był taki duży, piękny, otwarty świat, to ja bym normalnie był... O, nie był wzięty. Ja epilog bez eliksirów przyszedłem. Ja też eliksirów za bardzo nie używam. Cześć, Michał! Co słychać, byku? Ty, patrzcie, jak ulepszyłem sobie te wszystkie ogólnie kombosy, to jest coś pięknego. Wow. To jest coś pięknego, jak to działa. Nie wiem, po co podnoszę te oreny. Patrzcie, ile mam orenów. 11800, nie wiem, na co je wydam. Wiem, że jakaś tam część się przeniesie na ten. Wiedźmi na dwa. Ale to na pewno nie będzie, nie będą wszystkie, także... Także no, tu będzie chyba ten trudniejszy moment. Albo i nie. Ej, w ogóle to kurde nie tego mieczyka używam na nich. Dobrze, u ciebie. Dobrze, gramy sobie Wiedźmina 1. Dzisiaj go prawdopodobnie skończymy, żebym już leciał tutaj. Także jest dosyć spoko. I nie chcę się tych mieczyków zmieniać, ale kurde muszę, bo strasznie mało damage'a zadaje, jak nie zmieniam mieczyków. Mogę go silnym? Mogę. Chyba też umiejętnie kurde dobierać te style, bo to jest potem zależne kurde tego, jak walimy. Dobra, taki ifritzik to jest na raz. Dobra, teraz szybciutko mieczyk. God damn it, ej nie. Mag salamandry. Magów trzeba szybko likwidować z tego powodu, że
kurde, one zacznie walą. Ej, nie chcę się tak przełączać tych mieczy. Dobra, jeszcze raz. A, goddamit, zawsze klikam. Dobra. Jebać się na łeb. Trochę HP mi zeszło, ale to nie jest taki poziom, jeżeli, na którym miałbym rozpaczać. Dobra, napierdzielamy. Dobra, sytuacja opanowana, chyba jestem blisko celu, dokładnie. Okej, to jest moment, w którym można sobie zrobić tam jakieś eliksiry. Ale ja chyba żadnych eliksirów nie będę robił. Nie wiem, pozbieram sobie te oreny, bądź co, bądź... Wow, ej, skąd wam? Ja pierdzielę, coraz więcej bestii takich dużych. Ej, tam się jest niezła napierdalanka, widzę. Ej, oni to już nieźle walą. Masz białego smoka na profilowym? Nie, mam swoje zdjęcie. Ogólnie w nawiasie masz dopisek Kacperiusz, także... Także nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem tego, co... mojego profilu po prostu. Dobra, lecimy dalej. Czekaj, mutanty to chyba będziemy bić takim mieczem, tym drugim. Mam swoje zdjęcie takiego myśliciela, takiego... Jakoś tak, no coś takiego. Także możesz tam, także możesz się tam zerować. Napierdalają nam zakonników. O kurwa, to będzie nieźle. Mutant zabójca. Ej, Gazpro, na swoim kanale mam tu zakładce dobry ziomek. A dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Monster dzieju. Ej, wiecie co? Zanim wejdziemy sobie do tego starego dworca, to jeszcze pójdę pod ognisko, bo możemy sobie rozdać jakieś talenty. Dobra, chyba jeszcze z Zygfrydem. Dobra, ugramy z Zygfrydem i wrócimy się do ogniska, jeżeli będzie można. Na święty płomień. Cóż to za potwory? Genetyczne eksperymenty salamandry. Przybyłem tak szybko, jak było to możliwe. Dziękuję, Zygfryd. Pomoc na pewno się przyda. Wiedźminie? Jak wygląda sytuacja na froncie? Jak wygląda sytuacja na froncie? Nie udało się jeszcze zdławić powstania. Na szczęście to już tylko kwestia czasu. Dziko! Wielki mistrz przegrupowuje wojska przed ostatecznym uderzeniem. Dziko. Zadamy nieludziom ostatni druzgocący cios. Poza tym dostałem wiadomość, że król wstrzymał dekret o kasacji zakonu. O, kiedy spacyfikujemy nieludzi, na pewno doceni politykę wielkiego mistrza. Koczy wielki mistrz słowa. Kurde, problemy z internetem widzę. Mam stara, częściowo zawalona studnia, która prowadzi prosto na dół. Pokażesz mi za chwilę, muszę jeszcze coś zrobić. Czyli łapeczka zostawiona. A, dziękuję bardzo. Przepraszam za te problemy z internetem, nie mam pojęcia, co się dzieje, dlaczego ten internet tak świruje, ale mam nadzieję, że zaraz się wszystko ustabilizuje. Dobra, wyzręcz tutaj precyzyjne trafienia, wytrzymałość. Jeżeli się podoba, zawsze łapkę w grę i subskrypcję, dokładnie. Wytrzymałość. Chyba tu sobie dam. Dobra, jeszcze sobie rozdysponujemy wy te style. W szybki, obrażenie 30, dobra, lol, ale to jest sztosem. Jak to piękna sprawa jest. Mój kolega pół godziny ogląda kompil stream, zapisał i wczytywał, jakby mu nie... Co za świr. Aż tak mu się podoba Tris Merigold. Dobra, medytacja taka delikatna. I te kropki. Nie, to jest całkowicie normalne, no, pół godziny oglądać, no, te, no, kąpiel Tris Merigold, no, co. Wiedźmi... Muszę... Przez głów... Świetnie, zaprowadź mnie tam. Tak, aż tak. Nie, to jest... Twój kolega to świr, przekaż mu. O nie, nie to. Ej, wy to widzicie ładnie dosyć. Ja to widzę tak dosyć średnio na tym ekranie. Nie wiem, czy tak powinno to wyglądać, ta matryca IPS. Ale no nie, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ja jeszcze ten monitor będę sobie ustawiał po prostu, bo on jest... Po prostu go wyciągnąłem dzisiaj i ten, i go od razu podłączyłem. Jak wróciłem z praktyk.
Już w tym tygodniu, pod koniec tygodnia powinna być jaka lepsza jakość, jeżeli chodzi o kamerkę, ponieważ będzie nowa kamerka, także nie będzie już takiego input laga. O lol, potwory lecą. No mi to miga. Wow! Dobra, ulepszyliśmy sobie style. Teraz będziemy miotać jak szatan. Kiedy GTA? Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu jakoś zrobię chyba live'a. No ogólnie serię rozpocznę z któregoś GTA, zakończenie z którego, albo z czwórki, albo z piątki. Także no trudno jest mi w tym momencie powiedzieć. W sumie to jest, nie wiem sobie byście, co byście wy chcieli, czy piątkę, czy czwórkę. Chociaż obstawiam, że większość by chciała GTA 5, a nie GTA 4, ale no zobaczymy. Dobra, dobić go. Dobra, piękna sprawa, udało się to zrobić. Dobra, wchodzimy przez tą studnię. Cholera, zmierzają następni. Geralt, po wejściu do jaskini biegnij fryzura. Cały czas prosto, aż dotrzesz do małego przejścia. 5 minut, dobrze. Nie idziesz ze mną? Nie przerywaj. Kiedy przeciśniesz się przez przejście, znajdziesz się w katakumbach pod starym dworzyszczem. Dalej jesteś zdany na siebie. O nie, dlaczego? Zostaniemy tu i poczekamy na ciebie. Idź szybciej, nadciąga kolejny oddział pieprzonych mutantów. Dobrze. Do zobaczenia. See you later. Katakumby, tu się zejdzie trochę, bo tutaj no zejdziesz trochę. Jaką ścieżką pójdziesz w Wiedźminie 2? W Wiedźminie 2 pójdę ścieżką Rosza, ponieważ bardziej mi się podoba właśnie wybór związany ze ścieżką Rosza. Ja ogólnie jakoś, jeżeli chodzi nawet jako o postać, to Rosz według mnie jest taką fajniejszą postacią, z którą lepiej się spędza czas, więc będzie to ścieżka Rosza. Chociaż będę planował jej zrobić ścieżkę Jorveta, więc to też będzie pewnie kiedyś. Chociaż nie wiem, czy na streamie, pewnie sobie to tak solo zagram. Prywatnie, że tak to ujmę. Jestem już naprawdę bardzo blisko. Dlatego będzie walka z Azarem Javedikiem. O, dobra. Dobra, mam w ogóle odpowiedni też mieczyk. Ej, kurde, ale tych potworów jest dużo. Też mam takie zdanie. Jorvet. Zwykły skurwysyn. Jak to Rosz wspaniale określił. Nie, bo ogólnie nie mam jakąś zbytnią sympatię do wiewiórek, także... Także będzie to ścieżka Rosza. Dobra, lecimy. Ta muzyka! A mi się ona podoba. Turu turu, 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 turu. Przejście do laboratorium, spoko. Mogę tędy przejść. Czy to muszę rozwalić Ardem? Niestety, ale nie. Dobra, czyli musimy przejść naokoło. Potwierdzasz moje zdanie, bardzo mnie to cieszy. Dobra, czyli musimy chyba przejść tędy. Dobra, tutaj mamy jakąś kratę, mam nadzieję, że będzie ona otwarta. I wchodzimy. Wow, nie zamknęli. Pewnie czekają na mnie. O nie, tu będzie taki duży zmutowany pająk, mutant. O nie. O nie. Na początku pierwszego aktu, dokładnie. O nie, tylko nie ten pająk, jak ja go nienawidzę. Wiesz, że Raila miała do ciebie słabość. Zawsze cię podziwiała. Szkoda, stanowilibyście dobraną parę. Kończmy tę farsę. Rzekłeś. Kościej, no nie, to pająk. Stworzony specjalnie do walki. Zabójca doskonały. Dobra, panie Azar Gawet. Spróbuję go najpierw silnym walnąć. Ale on jest jebnięty. O chuj, ale napierdala ten koleś. Ej, jak ja go nawet nie mogę uderzyć. Dobra, napierdlamy, nie mogę przerwać kombo. Jak przerwę kombo, to będzie lipa. Napierdlamy ostro. Dobra, już prawie umarł. Bo już i pół HP zjadł ten kościej. A już to jest straszna lipa. A, goddamit, ucieczka. Dobra, końcóweczka. Dobra, udało się, muszę iść dalej, tutaj przywódcę salamandry. Dobra, spoko, udało się to zrobić. Kurde, ale widzieli mi HP zjadł. Masakra.
serce Kościeja. Ej, ale może się to coś przydać. To sobie wrócę do Capriflum. Wezmę sobie to. Chociaż nie wiem, do czego mi się to może teraz coś przydać. Ja krwawię cały czas, dlaczego? Sobie quick save'ika szybko, bo krwawię. Ej, kurde, jakby to było jakieś ognisko, to by było zajebiście, bo ja nie mam... To ja nawet jaskółki nie mam żadnej. Dlaczego ja sobie żadnej jaskółki nie zrobiłem? Ale jestem debilem. Myślałem, że mi się uda to bez eliksirów zrobić. Ale w sumie zawsze dam jakieś wyzwanie, jeżeli chodzi o, o rozgrywkę, bo... No czego miałbym nie robić sobie wyzwań, dobra. Kurde, ale będzie ciężko z Azarem Javedem się bić bez eliksirów. Dobra, zmień Geralt broń, proszę. Dobra. Jesteś sam, także... Nie wiem w ogóle po co się wybieracie w pojedynkę do mnie, jak ja zabijam kurwa takie duże potwory. Już wy to jesteście nikim w porównaniu do tych potworów. Łooo, widzieliście się na hita jedna. Znaczy no, raz nacisnąłem i ten. I po prostu zaginął w akcji. Silnym? Chyba silnym. Rozkurwisz go. No mam pół HP, także ono się tam w jakimś stopniu regeneruje, także może nie będzie żadnego problemu, żeby rozwalić Azara Javeda. No zobaczymy. Dobra, quick saving, tak o. Częste quick save'y to jest podstawa. Wow. Wow! Byku, nie bij mnie. Dobra, to... Bo przepraszam bardzo, wszyscy. Dobra, idziemy wprost do laboratorium i zabijamy Azara chyba Javeda, to będzie już ten moment. Wow, wypiłbym butelkę wody, ale to chyba mi się na nic nie zda za bardzo. Napisuję, Berengar ci pomoże. Wiem! Ale Berengar u mnie zawsze ginął, jeżeli chodzi o tą walkę ze starym Javedem. Tylko przed walką z nim będą jeszcze jakieś golemy czy coś i będziesz miał trochę mniej kapy. Aaa, no tak. No to taki mały szczegół, prawda? A, cmentar. Ale we mnie napierdalają. Ej, please, dajcie mi jakieś ognisko. Dajcie jakieś ognisko! Please. Fast attack, bomba w oko! Ej, please, take me the... Kurwa, ognisko. Wyjście z katakum. Ale ja nie mogę wyjść jeszcze z katakum. God damn it, ale mam mało HP, szczątki, co tym mogę podnieść, żuchwa cmentarza, no dobra, to mi w sumie nie jest nic z tego rzeczy potrzebne. Dobra, a przejdziemy sobie za te drzwi, nie? I to chyba zmierzamy we właściwym kierunku. Nie, co ja gadam, to nie tutaj. To co ja gadam, to trzeba iść tutaj i trzeba zejść tutaj w dół. Garkane, dobra, Garkane'a sobie silnym rozwalimy. Silnym, wibrującym ciosem. Ale to się pierdolnęło, nie wiem co to było. Ale to się jebnęło. Ej, dobra, to też nie tutaj. Aha, dobra, czyli jednak chyba tamtą drogą trzeba wyjść, bo wyjście z katakum. Przejście do laboratorium, laboratorium, aha. Aha, bo to... Nie wiem o co chodzi. Nie, no to chyba tutaj trzeba iść, z tego to się orientuję, nie wiem. No wy... Dobra, nieważne, idę tam, gdzie szedłem na początku. Bo ja to muszę... A, no dobra, no tutaj, bo to są przeciwnicy. Dobra, Geralt, szybko mieczek drugi, już. Dobra, jeb. Dobra chłopaki. Chodźcie do mnie, chodźcie do tatusia Geralta. Tatuś Geralt nauczy was pokory. Ja mam jutro wycieczkę, ale dopiero po 5 lekcjach. To gdzie ta wycieczka? Byku. Do kina pewnie, a to do teatru, a jutro wyjebam lekcje też. No ja też niedługo wracam do szkoły, także też ubolewam nad tym faktem w sumie.
ale jeszcze 2 tygodnie, ten następny tydzień dopiero właśnie do szkółki, także jeszcze na trochę czasu. No fina, wiedziałem. Pewnie na Claire jeszcze, nie? Bo ja w środę idę na Claire. Zobaczę, co to jest. Za film! Mam nadzieję, że będzie spoko. Naprawdę dużo ludzi poleca Claire'a, także... Także no... No pasowałoby się chyba wybrać. Więc ja się w środę wybiorę, bo są tanie środy w Cinema City, tak ja pójdę sobie, bo jestem cebulakiem, nie? Krata. Coś pierdolnęło. O. Na Juliusza. Jesteś straszliwy i irytujący. Do tego porąbałeś owoc mojej długiej pracy, mojego kościeja. Cóż, trzeba będzie rozwiązać sprawę bardziej tradycyjnymi metodami. Nie zobacz mogę trailer. Się doczekać. Jak zobaczę. To groźnie zabrzmiało, potem. Gdzie się nauczyłeś tych teatralnych sztuczek? Nieważne. Uprzedzałem cię, że sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Tak, bo można sobie obsikać spodnie. Czyżby strach cię obleciał? Tym razem wysikałeś się na tornado. Zabić go. Tornado, czyli w sumie nic mnie nie obsikało, ponieważ... Patrz, jaki quick saving. O chuj. To niezły ktoś mi tutaj dał, ale ich też jeszcze rozpierdolę. To nie są przeciwnicy godni mnie. Tylko, że to może trochę potrwać, bo ja robię ich tutaj dwóch naraz, także... Także to może trochę potrwać, także... Ale jak na razie do mnie w ogóle nie trafiają, także jest spoko. Nie wiem, ile razy powiedziałem także w ciągu ostatnich 20 sekund. Także już więcej nie będę mówił także. Albo postaram się ograniczyć te słowa. Ej, najchętniej to ja bym pojedynczo zabił. Wiecie co, chyba tak zrobię. Ale nie wiem, czy to będzie, nie wiem, czy to będzie szybsze. A będę się starał zabić ich pojedynczo. Uciekamy. O. Dobra, ten już zachodzi, ale ten już tego już kończymy powoli. Także cud. Na Claire też może pójdę. No ja mam taką ochotę pójść właśnie, bo podobno jest spoko. Kurwa, czego tak blisko mi się trzymasz, ty gościu z tyłu? Dobra, kończymy. Dobra, jeden już padł, no i teraz drugi to już poleci. Nikt mi nie będzie przeszkadzał przynajmniej. Ale cały czas staram się trzymać ten poziom połowy HP, także jakoś zbytnio mi nie schodzi. Także bardzo się z tego powodu cieszę, bo kurczę, jakbym miał już tak mało HP, to bym mógł nie wygrać tego starcia, ale... Dobra, mało to zostało, wow, ale to są mocni, bardzo mocni przeciwnicy, naprawdę dawno nie spotkałem tak mocnych przeciwników, nie chciałbym wiedzieć, jakby to było na najtrudniejsze poziomie trudności, to chyba masakra. Dobra, chyba finish kim, co on tak jest? Czy jeszcze coś przygotowałeś, Azar, czy możemy się już napierdalać? O, możemy, dzięki. Piękna sprawa, ja się aż napiję wody. Twoja kolej, Javed. Dawno nauczyłem się polegać wyłącznie na sobie. Zanim cię zabiję, chcę, żebyś o czymś wiedział. Triss Merigold jest właśnie wleczona do laboratoriów. Pozwolę mutantom, żeby zabawili się z nią w nagrodę. Później będą tortury. Mam dla niej zaplanowany specjalny repertuar. Same złote przyrody. Krawczyk! Wiesz, że każdego można złamać, to tylko kwestia czasu. Ona jest strasznie uparta, więc to będzie długo trwało.
I co powiesz, Wiedźminie? Dalej będziesz zgrywał zimnego twardziela. Tak, zapierdolę cię. Nie robi to na mnie wrażenia, bo blefujesz. To ty się boisz, Javret. Nasyłasz na mnie morderców, mamisz pięknymi słówkami, grozisz śmiercią. To wszystko dym w oczy. Umierasz ze strachu. I odwlekasz to. Dokładnie, co Geralt teraz bardzo dobrze powiedział. Alar zar bintala. Kurwa, co czary. Widzisz, jak prawdziwy Gerwant. Berengar? Cytrowy. Już myślałem, że nie zdążę. Przyda się pomoc na dłoń? Jasne. Przyznam, że przez chwilę nie byłem pewien. Zaskoczyłeś mnie. Przemyślałem parę spraw. Wróciłeś, tchórzu. Wiesz, jaka kara cię czeka? Ale możesz jej uniknąć. Zabij Geralta z Rivi, a zastanowię się nad okazaniem łaski. Wyjaśnię, dokładnie. Twoje groźby wyjaśnione. Już na mnie nie działają. Szykuj się, czarowniku. Idę o, dwóch na jednego, fajnie. Spotkamy się jeszcze, wilku. Piękna Berengar stawka. Podjął decyzję. Wiedział, gdzie ukrywa się Javret. Wiedział też, że prędzej czy później znajdę czarownika. I wiedział, że samotna walka to samobójstwo. Uuu! O kurwa, ale napierdala! No uciekaj! Jaki dzik! Berengar chyba umarł. No, mi brakuje Berengara w tej części, mi też. Ej, kurwa, jak on napierdala! Jak ja mam go zabić? No jak ja nawet nie mogę się dobrze nie podniosę, a on mnie tak napierdala. Ej, to się zbagowało w ciul. Ale napierdala czarami, nie? Jazda jest niezła, tylko że mi mało damage'a strasznie zdaje, czyli zajebiście. Uciekaj! Ale Geralt po prostu paruje. No kurwa! No patrzcie, co on robi! Nie, to jest niezły mag. No napierda! Ej, czemu nie mogę go uderzyć? Masakra! A kurwa, dobrze, że tak mało HP schodzi, ale... Ale ała... Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. Przeskocz go! O, oh, goddammit, tyle ma HP. No i co on wyprawia? Wdepnąłeś w niezłe gówno. Chyba go silnym dojebie. Tak jest, to jest to. To jest to, silny styl to jest to. Dobra, to jest to, damy radę. Już się dużo stało. Chodź tutaj. O, czy Azar Javret nie żyje? Jak mi przykro. Serce kościeja. Nad człowieka, a co, Berengar też nie żyje, fuck, goddammit, dobra, nie. Przykro mi, no niestety. O, mamy kota, zajebiście, piękna sprawa. Dobra, musimy wyszukać laboratorium dokładnie. Rip Javret, w końcu śmiecia zabiliśmy. Co za lustro. Javret, słyszysz mnie? Co się tam dzieje?
Co z tymi eksperymentami? Ilnie potrzebuje w zimie zmutowanych braci zakonnych. O, przyślij mi też cześć. Wersji tych nieudanych eksperymentów. Michał. Na tym etapie planu nie mogę pozwolić na żadne opóźnienia. Odezwij się. Javed nie żyje. Wiedźmin Geralt. Oczekuj mnie, wielki mistrzu. Wkrótce. O. Nareszcie. Ja przeszukałem. Już się bałem, że nigdy nie wyjdziesz. Nie tak łatwo Alvin, mnie dokładnie. Zabić. Ja szukałem ja laboratorium. Co znalazłeś w katakumbach? Coś, co ci się nie spodoba. Wiedźminie? Potrzebuję informacji o wielkim. Demet. Ej, czy człowieka, którego kochają. Kurde, bo nie przeszukałem laboratorium. Otacza go aura czy... bohaterstwa. Zanim poszedłbyś w beznadziejny bój z wiarą w zwycięstwo. Wiesz coś o jego talentach magicznych? Słabo znam się na magii. Słyszałem, że podniósł żelazną bramę obleganego zamku siłą woli. Nie wiem, ile w tym prawdy. Zatem jest potężnym czarownikiem. Podaję jego brata Kamila. Na pozdrawiam, pewno. Kamila. Poza tym jest bardzo dobrym szermierzem. Przywódca Salamandry nie żyje. To dobra wiadomość. Teraz chcę usłyszeć złą. Wszystko wskazuje na to, że za Salamandrą stoi zakon płonącej róży. To niemożliwe. To kłamstwo. Przykro mi, ale mam na to dowody. Zostaliśmy oszukani, Zygfrydzie. Musimy donieść o wszystkim królowi, zanim będzie za późno. Na przystani znajdziesz łódź. Spotkajmy ej, się. Ja... Dobrze. Smak zemsty, muszę ostrzec król na przystani. Czeka na mnie Zygfryd. I łódź dowieźmy. God damn it. Wiedźmińskie tajemnice, żeby... No dobra, ale tutaj widzę nic nie tego, także muszę ostrzec króla. Zajebiście. Piękna sprawa. Dobra, lecimy na przystań teraz. God damn it. To i tak, dobra. God damn it, ale to piękne. I co dalej? Nie ogarnąłeś tej gierki. Jeszcze nie, ale ogarnę ją. Bo będę trochę zarobiony w tamtym tygodniu, także... Także będę ogarniał coś tam teraz. Zacznę ogarniać spokojnie. Będzie ogarnięte wszystko. Dobra, lecimy do łodzi. Tam jest wyzima i spójrzcie jak to... W sumie to pięknie to wygląda, patrzcie. Tamy groble. Tamy wyzimy. Tylko troszeczkę tak dziwnie, bo tutaj nie widać tego podgrodzia za bardzo. Ale poza tym to spoko to wygląda. Ten świat jest naprawdę bardzo ładny, malowniczy. Także jest to sztosem. Dobra, lecimy już, no. No finałowa walka, no niedługo będzie. Jeszcze musimy się przedrzeć przez tą wyzimę. I wow, coś... It's beautiful, piękne. W sumie z ogniska nie będę korzystał, bo po co? F5. Dobra, czekamy na Zygfryda. Wow, it's so fucking good. Wiedźminie? Czy łódź jest gotowa? Czy łajba jest tak. Gotowa do odjazdu? Zatem ruszajmy. Let's go. Epilog, moi drodzy. Epilog. To się dzieje na waszych oczach. Panie, zwycięstwo. Ponieśliśmy ogromne straty, ale odbiliśmy dzielnicę handlową. Doskonale. Devet przysłał wieści. Nie żyje. Zarąbał go wiedźmin, ten bezbożny rzeźnik. Zawsze był bezużyteczny. Czy wynajęci krzykacze uświadomili lud, że Adda znów jest strzygą? Tak, ale wiedźmin odnalazł strzygę. Geralt z Rivii. Tylko on może mi przeszkodzić. Wypuśćcie okay. Więcej eksperymentów i oddajcie ja sobie dodam elfom mniej grę. Znaczącą przecznicę. Musimy podsycać chaos. Dodam do listy życzeń na chwilę. Mój panie, a pobiorę ją sobie potem. Reprezentant szlachty. Bez dyskusji.
Rozdajcie ludziom więcej żywności i rozgłoście, że w zamku zakonu płonącej róży schronienie może znaleźć każdy bogobojny człowiek. Dobrze. Adalbert, dziękuję za wierną służbę. I wziął. Zabierzcie go. Dzisiaj zaczyna się nowa epoka. Era nadludzi. Nikt mi nie przeszkodzi. Nikt. Ej, kto to? Mianuję cię moim nowym adiutantem. Czy to nie jest ten... Wiesz, co masz robić. Czy to nie jest ten koleś... Więc idź. Czy to nie jest ten koleś, któremu wręczyliśmy hajsik? Nie jest jeden z tych kuzynów? Goddammit, ej. Co? Strasznie wygląda. Geralt, trafiłeś na historyczny moment. Naprawdę? Jaskier, cieszę się, że żyjesz, ale nie mam teraz czasu. Muszę zakończyć pewne sprawy. Uważasz, że są ważniejsze niż brzemienny w skutki sojusz między Temerią a Redanią? Uważam, że nie dramatyzuj, powiedz, co się dzieje. Tak przy Zygfrydzie? Zakon chyba wypadł z łask. W porządku, ta część zakonu jest z nami. Wielki mistrz sprzeniewierzył się przysiędze, ale to nie znaczy, że wszyscy bracia stracili normalny gameplay. No muszę ogarnąć tą gameplay, zobaczyć, o co w niej chodzi. Także rozmowy z Radowidem idą dobrze. Możliwe, że coś tam zagramy, czy razem, czy na streamie. Póki siedzę w zimie, jestem temerskim patriotą. Porozmawiajmy z królem. Musi poznać prawdę, zanim pochopnie oceni cały zakon. Dobrze. Dobra, jesteśmy tutaj w vlogu. Po pierwsze zimy muszę opowiedzieć królowi o tym, co się wydarzyło. Polecam. Witaj, dobrze. Wiedźminie. Królu. Musimy omówić kilka spraw. Oczywiście. Skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Dostaniesz rękę królewnej, jak znam życie pół królestwa, gdy tylko wyciągnę kopyta. De Aldersberga i tak zabije wiedźmin. Co takiego? Spokojnie. Zapłacimy, ile zażądasz. Jestem wiedźminem, niepłatny mord... Dobra. 10 000. 10 000. Nie przesadzasz, aby? Daj spokój, Foltest. Królestwo jest warte znacznie więcej. Szczeniak ma rację. Ech, trudno. Dostaniesz 8 000. Rozumiesz? Podatek dochodowy. Stoi. Zatem wszystko ustalone. Radowidzie, twoje wojska spacyfikują zakon w Redanii oraz na północnych rubieżach moich włości. Moje wojska ruszą z bratnią pomocą. Nie chcę żadnej kurewskiej bratniej pomocy. Jakoś to sformułowanie źle mi się kojarzy. Macie rozbić zakonników i wycofać się. Spokojnie, Foltest. Moje dzieci będą rządzić tym krajem. Nie zamierzam go niszczyć. Wasze miłości wybaczą, ale... Jeszcze chwila, wiedźminie. Słucham. Porozmawiajmy o polityce i nie walcz się tłumaczyć neutralności. Coś jeszcze. No nie wiem, ja mam pogląd na tym, no obejście tylko i czat, tak się życzenie nie oglądam jako druga osoba. Dla mnie rozkazem. Dla chłopków z ulicy zakon bije się z moim wojskiem, ale nie daj się zwiedzić. Ach, pamiętam ten rajdzik ode mnie. To starcie między wielkim mistrzem... Kiedyś to było. Ten ambitny oszołom kierował wszystkimi poczynaniami Salamandry i celowo sprowokował powstanie. Co ty mówisz? Pomyślałem, że króla to zainteresuje. Zainteresowało cholernie. Tym bardziej wrogiem jest on. On sam. Rozumiesz? Ja Gavrit. Rozumiem. Zakon sam w sobie nie jest wrogiem królestwa, tylko jego mistrz. Tak jest. Zakon wierny królowi, pod wodzą kogoś sensownego, będzie przyjacielem. Słyszysz, Zygfrydzie? Słyszę i rozumiem. Zrobię wszystko, żeby uratować zakon, mój królu. Wiedziałem, że daleko zajdziesz. Po oficjalnej uroczystości inwestytury zapraszam do zamku. Mamy wiele do obgadania, mistrzu. Dzielicie skórę na nieubitym niedźwiedziu. Dokładnie. Jakub de Aldersberg wciąż żyje. Cześć, Letos Gulety, witam cię bardzo serdecznie. Jest jeszcze jedna sprawa. Dam ci w końcu donate, tak? Naprawdę. Jak się czuje Adda? Znacznie lepiej niż jako strzyga. Dawaj, nie zrobisz tego. Ale jeszcze długo będzie dochodziła do siebie. Podpuszczam cię. Wiedźminie, nie wiem jak ci dziękować. Cieszę się, że postawisz femerskożytnia, flaszkę i czy król mógłby zadbać o to, żeby przyjaciele Wiedźmina czuli się tak samo? Na parę dni. Tak. Król może to Wiedźminowi obiecać. Chcę wiedzieć, kto za tym stał. Może 1000. Doprowadził do przemiany królewny. Jak to? Działał na polecenie Salamandry. A to skurwysyn. Chciałbym go dostać w swoje ręce. Jego mocodawcy liczyli na to, że zmiana królewny w strzygę osłabi twoją pozycję. Adewet poniósł już zasłużoną karę. Czekam. A teraz idź już.
Niełatwo się przedzierać przez płonącą wyzimę. Wiem. Ludzie widzą w nas tylko zabójców potworów. Ale tak naprawdę Germans i Jimmy ma dobre serduszko. Nie wiedzą, że największą satysfakcję daje nam zdjęcie klątwy. Odczynienie uroku. Miecz to ostateczność. Póki istniała szansa ocalenia królewny, musiałem spróbować. Było warto. No, było warto. Ja jestem ciekawy, co się dzieje. Na rajonece. Cześć! Ej, Michu, no, końcówka gry jest! Gdzie ty idziesz? Nie wolno nigdzie wychodzić, zostań. Muszę przejrzeć się przez całą wzimę, aż do klasztoru zgładzić wielkiego mistrza. Ej, nadal mogę to oddać, serio? Popioły wyzimy. Dobra, czyli mamy tego głównego questa. Co tak szybko zmieni? Dokładnie, zostań. Musimy się śpieszyć. Bo dopiero szedł i wyszedł. Dobra, poczekam. Końcówka gry jest! Jeszcze. No nie, Max, do 40 minut gdzieś. Czyny Radowidzie. Co ty pieprzysz, Jaskier? Spisuję na bieżąco wiekopomne wydarzenia. Wiernie i co do słowa. Foltest powiedział, skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten dzwon. Oj, Geralt. Za grosz w tobie wyczucia poezji. Jest prawda czasu i prawda legendy. Co ty gadasz? Nigdy się nie zmienisz, co? Pióro jest silniejsze od miecza. Ty też się nie zmieniasz. Znowu biegniesz ratować świat, choć nikt cię nie prosił. Tak, w sumie to tak. Dobra, co mogę mu tutaj odłożyć? Aha, mam tutaj jakieś rubinki, szmery, bajery. No dobra, w sumie to nic tutaj nie będę mu odkładał, nic nie będę zabierał. Idziemy dalej, będziemy napierdzielać we wszystkich, jak leci. Wow. Dobra, panie Siegfried z DNL, proszę za mną iść i towarzyszyć mi. Wow, co to było? Wszędzie toczą się walki. Obawiam się, że poznamy zastępy wielkiego mistrza lepiej, niż byśmy chcieli. Nie wiem, czy zdołam podnieść miecz na rycerza zakonu. Możesz nie mieć wyboru. Oni chcą zabić tych ludzi. Wow, napierdzielamy, byki. Dobra, grupowe... Uo, przepraszam bardzo, grupóweczka. Dobra, zmieniamy mieczek na potworki. Silny. Nie będę już teraz zmieniał na grupówkę, bo to nie ma sensu, niech się Siegfried tym zajmie. To jest podzielenie, kurde, obowiązków. Ale każdy chce na mnie fast attack walić, nie? Słabo. Ale krwawi, jest dobrze. Jak ja wielkie questy z baronem kończę. A ten baron u ciebie przeżywa, czy u ciebie umiera? Mam nadzieję, że przeżywa, bo baron jest spoko ostatnio, chociaż w ogóle i potem już nie widzimy, ale mamy taką świadomość, że on żyje i ma się dobrze, nie? Znaczy nie to, że nie widzimy, tylko chodzi o to, że no, po prostu ten, no mamy świadomość, że żyje i możemy się tu zobaczyć. Napierdzielaj, Geralt. Ej, czemu oni są tacy mocni? Dobra, idziemy dalej. A to skurwysyny. Geralt, ja go znałem. Miesiąc temu był jeszcze normalnym człowiekiem. Był mniejszy ode mnie. Siła, masa, moc. To dlatego. Mam przeczucie, że możemy spotkać więcej takich potworów w zimie. To projekt braci większych. Nie dopuszczali mnie do niego. Na honor to obraza człowieczeństwa. Okej, lecimy dalej. Chodźcie do środka, będzie bezpieczniej. Masz rację. Dobra. Tu będziemy ogólnie spotykać te postacie, które są w naszej grze. Ci Kinier, znaczy z którymiśmy się widzieli kiedyś tam. Nowicjuszka. Waska, co ty robisz, Waska? Wiewiórki i zakon tak samo suche. Na bagnach żyć nam nie dają. No tak, wpadliście między młot a kowadło.
Miałam syn białowłosy. Twoje przeznaczenie się wypełni. Przybyłam, aby ci przekazać te słowa. Nie bądź jak błotny żółw, o co chodzi? Który myli światła zadyb z migotaniem bagien. Zapamiętam. Dobrze. Nie, no też końcóweczka, jestem... także można sobie pogadać trochę z różnymi witaj, ludźmi. Witaj, Wiedźminie. Witaj. Boję się. Zgodnie z przepowiednią nadszedł czas pogardy. Co masz na myśli? Znasz przepowiednie i tliny, Wiedźminie. Słyszałem o niej, ale nie pamiętam szczegółów. W czasie wojny z Nilfgaardem ludzie mówili, że proroctwo się spełnia. Albowiem Itlina przepowiedziała, że ziemia spłynie krwią Ensith, krwią elfów. Mówili, że nadszedł wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci. Znasz dalszy ciąg, Wiedźminie? Nie pamiętam. Oto przepowiednia. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i czas pogardy. Ted Dayret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu. Dość pesymistyczna wizja. Wiesz, co myślę? Wydaje mi się, że wszystko jeszcze przed nami. To dopiero początek. Być może. Wszystko zależy od nas. Bywaj. Niech wielka Melitele ma cię w opiece. Dobrze. Historie zwykłych ludzi interesują mnie bardziej niż przepowiednie. Wiem, że troszczysz się o ludzi. Widziałam Carmen, taką szczęśliwą z kapitanem straży. Wiesz, że się pobrali? Miło to słyszeć. To dzięki tobie, Wiedźmin. Piękna sprawa. Słyszałam, że odczarowałeś Vincenta. Tej biednej dziewczynie należy się chwila szczęścia. Biednej? Carmen wiele przeszła. Mieszkała na podgrodziu. Jej ojciec był kapłanem Wiecznego Ognia. Cholerny świętoszek. Zaszła w ciążę i wyrzucił ją z domu. Wylądowała w zimie bez grosza przy duszy. Wiesz, jak to się skończyło. Nie znałem tej historii. To rzuca inne światło na wiele spraw. No to... No dobra. Mamy Siegfrieda... O, cześć, Golan! Witam, witam! A masz fajny ork. Dla wszystkich zaś jestem zdrajcą, kurwa z mać. No, Carmen to rozumiem. Córka Wielebnego, masz rację. W dodatku wszyscy mają głowy pełne przepowiedni, przeznaczenia, dziwnych znaków i innych bzdur. No tak, nie ma chyba do kogo gęby otworzyć. Przykro mi, ale muszę już iść. Bywaj. Auf Wiedersehen, Simachen. Co? Wiedźminie. Co on tu robi? Ty tutaj? Wykonuję ważną misję dla króla. To się chwali. Ja również chciałem w tych trudnych czasach zaoferować Foltestowi swoje usługi w charakterze doradcy. Niestety nie zdołałem się przedrzeć przez płonącą wyzimę. Właśnie szukam przejścia w stronę klasztoru. Posłuchaj. Zdołałem się wiele dowiedzieć o znanym powszechnie zjawisku dzikiego gonu. Opowiedz. W kulturze ludowej król gonu stanowi uosobienie śmierci. Odbiera duszę. Niekiedy występuje jako narzędzie przeznaczenia. Przeznaczenie? Dziki gon zwiastuje wojnę i nieszczęście. Ostatnio bardzo często widywany jest wokół wyzimy. Miej się na baczności. Dobrze, muszę iść. Byście miał. Bywaj. Witajcie. Nie tylko was przygnała tutaj wojenna zawiadomienie. Nie można się dużo fajnych rzeczy dowiedzieć. Długo. Musimy dostać się do klasztoru. A więc jesteście z tych, którzy postanowili oddać się pod opiekę Wiecznego Ognia. Cóż, wasza wola. Ale nie ma sensu wracać teraz na ulicę. Zginiecie. Jest inna droga? Możecie spróbować przez drzwi w piwnicy. Dokąd prowadzą? Do innych piwnic. Powinniście w końcu znaleźć jakieś wyjście, ale nie gwarantuję, że to bezpieczna droga. Zaryzykujemy. Klucz powinien leżeć gdzieś tutaj. Okej. Muszę poszukać klucza do piwnicy, podobno znajdego gdzieś w domku. Dobra, poszukam sobie klucza do piwnicy. Gdzie on się może znajdować? Trzeba pewnie jakieś skrzyni z niego znaleźć. Beczka. Piołunówka. To nie chyba. To na smutki i na żale. Ej, gdzie jest klucz? Ej, goddammit. Goddammit. Gdzie jest klucz? Pewnie będzie gdzieś na dole. Mogę się o to założyć. Dobra, lecimy na dół. Pewnie będzie tutaj.
LOL! Pani Jeziora chciała wiedzieć, jak się sprawuje nowy miecz. Bardzo dobrze. Pani Jeziora chciała wiedzieć... Zbliżają się kłopoty. Wiedźminie, nie zabijaj mnie. Gadający gul. No właśnie. Widzisz, jestem takim mutantem jak ty. Urodziłem się z darem mowy i inteligencją równą ludzkiej. Znam wiele potworów, które są inteligentne i śmiertelnie niebezpieczne. Stanowię zagrożenie tylko dla tych, którzy ze mną zadziałają. Załóżmy, że ci wierzę. No, dziwne. Uspokoiłeś mnie. Czemu tu siedzisz? Nie muszę już ukrywać się na cmentarzu. Tu jest bezpiecznie. Nocami wychodzę na ulicę. Mam jedzenia pod dostatkiem. Nie narzekam. A mieszkańcy tego domu nie mają nic przeciwko? Trochę się mnie boją. Tylko ta mała smarkula tutaj przyłazi. Ale jak nakręcona. Muszę już iść. Bywaj. Beka. Skrzynia. Jadzojgla. Przeczytam. Klucz. Osełka to mi niepotrzebne. Ręki. Przepowiednie i tliny to już czytałem. Kurde, nawet tutaj alkohole widzę. Są. Tu mamy ognisko, kurde, dużo ognisko. Idziemy do następnego domu. Aha, wy mi przeszkadzacie, tak panowie, tak się nie robi. Bruksa! Ło, ale szybko poszło, ale to poleciało, ale kurwa, do góry. Ale piękna sprawa. No i limfa ambulancji, kurwa, czy czegoś tam innego. Dobra, nie będę już tu nic przeszukiwał w sumie, bo to nie ma sensu. Awa, coś się pokoryzuje. Co ja zrobiłem? Czego go zabiłem? Nie powinienem tego zrobić. Matko boska, zabiłem go. Duan, spójrz mi w oczy. Zobaczysz swoją śmierć. Widzę zaślepionego fanatyka. To nie ja zginę podczas tej walki. Milcz, zdrajco. Sprowadziłeś śmierć na zbyt wiele istot. Nadszedł czas zapłaty. Niech szani i win. Pustymi sloganami możesz mieszać w głowach młodym elfom, ale na mnie nie robią wrażenia. Do bezbronnych, których mordowałeś, też nie dotarły, prawda? Pomyliłem się co do ciebie. Nie warto z tobą rozmawiać. Jesteś wściekłym psem, który kąsa na ślepo. Ktoś musi cię dobić. Dawaj, bijemy się, kurwa, i win. Blaku. Wybiła godzina próby! Giniecie! Co to za czary potężne, tajemne, kurwa, takie groźne, ale nie żyje. Zmartwychwstał. Dobra, chłopaki, nie żyjecie. Podniosę sobie z Iwina może coś. A, tu jakiś krasnolud. Droga wolna, możemy iść dalej. Dobra, jeszcze sobie zobaczę. Szybko! Ceremonia... A, nic nie macie, macie za dużo orenów, które... Dobra, dobijmy do 12 tysięcy. Zajebiście. Ej, nie, no po co mi tyle orenów już? Masakra. Co tu się wyprawia? Nie daliśmy rady. Ciężkie walki. Ciężkie. Jak dotrzeć do klasztoru, nie przedzierając się przez miasto? Inna droga, przez kanały. Niebezpieczeństwo. Mam klucz. Weź go. Damy sobie radę. Nie dacie. O, stkało mi ucho. Zoigl. Wow. Czas ucieka, musimy zejść do kanału. Takie mamy do te drzwi, z tego co się orientuje. Daje. Piwnica. Siedlisko Zoila.
Dobra, będzie teraz jeszcze taka jedna walka dosyć mocna. Mówicie z Zoiglem. Geralt, tam na dole naprawdę siedzi Zoigl. Mam nadzieję, że nie zdążył się rozmnożyć. Słyszałem o jednym Zoiglu, a z tego co wiem, do rozmnażania trzeba dwojga. Tak jak do Tanga. Zoigl jest obojnakiem. Nie potrzebuje pani Zoiglowej, żeby robić małe Zoiglątka. Robi to sam ze sobą. To ohydne, przeciwne naturze monstrum. Musimy je zlikwidować. Tak. Dobra, lecimy. Chyba będzie za tą kratą, z tego co się orientuję. Także taki szybki quick saving i lecimy. Była jakaś taktyka na niego, tylko nie pamiętam. Ja lecę elo, no i znów, patrz. Zostań do końca, zostało jeszcze pół godziny rozgrywki, byku. 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 Zostań. Dobra, zabijemy tego Zoigla, wychodzimy tam do klasztoru i wielki bicz to nasz teleportuje do mnie, tak, kurwa, do wizji swojej. Spora bestia. Kurwa, tych bestii to jest cały świat. Takiego kwiatu, pół światu, bo już nie mogę do szkoły. Ale dopiero 20, byku. Dopiero 20, byku, byku, to już wrześna godzina. Trzeba chyba napierdlać macki, z tego co się orientuję. A już wykłada mackami. Wiesz, ale muszę, no dobra. Jak puścisz, to nie tego tutaj nie będę się zatrzymywał. Cześć, no cześć, byku. See you later. No, ale zapierdlają te matki. Ej, ile on ma HP, bo nawet nie widzę. O, myślałem, że umarł już. Nie mam taktyki na niego. Kurwa, panie Zygfryd, co pan robisz? Te macki... A się baguje ten Zoigl. Ej, ile można go napierdzielać? Ile można go nawalać tego Zoigla? No ile tych macek, no. Zjeść się. No w ogóle to jakby nie tym mieczem napierdalam. Mam nadzieję. Słyszałem o co i to o. Pogadałem co zdjęcie. No, była blisko. Ile on ma HP jeszcze? 1000. Ej, masakra. Czemu ja na szybki styl zmieniłem? Błoniła się bestia. Ja nie wziął na HP. Ej,
A jaka tu na niego taktyka jest? Bo ja nie mogę go zabić, ja walę w niego do oporu, a on kurde to już jest, nie wiem, który to jest raz, żeby te macki już pojawia. Masakra. To będzie epilog już. Epilog popiałyby zimy. Rozpraw się z kilkoma mutantami, wejdź do domu za panem poczym. Skorzystaj ze srebrnego miecza silnego w pierwszej rozmackami, jeśli uigni, możesz by. Dobra, silny. Ale nie miota, szatan. No nie. A co z tymi mackami? Nie mogę tych masek bić. Witam. No kurwa, ile można? Ile można? Zaraz wykry zginie i chuj. Zekryt nie żyje. Ej, co to ma być? No nie. Giń. Dobra, udało się go zabrać, widzicie. Masakra. Szczątki. Ej, co z tego coigra mogę podnieść? Chyba nic za bardzo. Ale dużo orenów jest. Dobra, walić te oreniaki, zapiszę sobie grę ogólnie. Jakieś ognisko by się przydało, sobie rozdał talenty, ale nie ma to nie ma. Ale patrzcie, jak ja nic nie robię, a hajsik sam wpada, 30 orenów. German bogaty, jeszcze dostanie 8000 od króla. To jest w ogóle piękna sprawa. Dobra, tu jest ognisko, rozdam sobie ostatnie talenty, jakie mogę sobie rozdać, mam nowy poziom. Także, to już chyba będzie nawet ostatni poziom, który będę mógł zdobyć. A alkohole, różne trunki wybuchowe, nowe talenty, które w ogóle mam level 37. Także dosyć wysoki level. Precyzyjne trafienie, zręczność, siłę już nie mogę, także pół. Dobra. O, w ogóle to już film jest na kanale. 20 minut jakiś. Zainwestuję sobie w te style. Dobra. A, przymiotuję sobie do rana, tak o, od buta. No i lecimy. Właśnie, wchodzimy. Wow. Modlmy się. Od powietrza, ognia, głodu i wojny? Co się dzieje?
Wiem, że nie jesteś wierzący, ale chciałem cię prosić, byś pomodlił się przed konfrontacją z Jakubem de Aldersberg. Co z tego potrzebne? Czy moja niewiara nie czyni tej modlitwy bezsensowną? Wiara różni się od niewiary tym, że czasami czyni cuda. Niewiara nie może nic. Dobrze, pomodlę się. Pomodlimy się. Muszę przebić się do bram klasztoru. Czy to jest... Tak, co to jest? Wieczny ogień! Spali to wszystko w piździe! Dobra, lecimy. Jaki nowy region? O to chodzi, przecież... Też... O, mutanty! O, moje ulubione. O, co to jest mutowany rycerze, matko jedyna. Co kurwa dziwolągi. Napierdzielamy. Wow, nice. Warto sobie ulepszyć to wszystko, bo... Dobra, teraz to. Ja dopiero 2 godziny gram, lol. Sam mam. Mocniej. A, pierdzielamy go. Zygfryd i tarczo wali w takiego golela, któremu, jakby to powiedzieć, tarcza raczej nic nie zrobi. Dobra, gitara. Mogę coś podnieść? Chyba nie mogę. Dobra, lecimy już do Jakuba de Aldersberga i... No, no co to więcej mogę po... Aha, to jeszcze nie to. No, dobra, jeszcze ciebie zabiję. Jep. Się bardzo blisko. Czas wejść do klasztoru, a tu mamy co? A, dobra, to walić to. Nie będę tam podchodził. Dobra, panie Siegfried Denel. Kurwa mać! Znowu! Spokojnie, Siegfriedzie. Znowu, przed ostatnią chwalebną bitwą jestem ranny w nogę i nie mogę chodzić. Kurwa! Nie ruszaj się. Wojska Foltesta zaraz tu będą. Zbiorę pod swoją komendą braci, którzy pozostali wierni ideałom zakonu. Przykro mi, Siegfried. Tak, on płonącej róży. Wow. Wow. Proszę mnie wpuścić, bo zarąbię jak dzikie wieprzki. Stać! Przejścia nie ma! Rozkaz wielkiego mistrza! Muszę z nim pomówić. To sprawa wagi państwowej. Wynoś się stąd! Wielki mistrz nie przyjmuje! Wybaczcie, chłopcy, ale nie dajecie mi wyboru. Dokładnie. Chłopaki, spokojnie. Ustawcie się w kolejce. A jak nie chcecie, to mogę was dwóch naraz rozwalić. Że ty tu jesteś taki agresor, tak? Proszę bardzo, zbryzgam wam całą podłogę krwią. Jep, jep i jeszcze raz, pyk!
Muszę przygotować się do walki na śmierć i życie. Czy ja wiem, czy to będzie taka walka na śmierć i życie? Wątpię. Dobra. Myślę, dwa takie same klucze. Dobrze, wezmę sobie je. Nie wiem, po co mi dwa takie same klucze, ale mniejsza z tym. Aha, ognisko. No, w sumie to nic mi więcej nie potrzeba. Lecę na żywioł, że tak powiem. O, biesiada. Widzę, tutaj próbuję wzbudzić coś pięknego. Spróbuję pokazać się dobrym człowiekiem, jako Galdersberg, ale nieprawda. Spójrz, Geralt, na tych wszystkich ludzi. Ucztują przy moim stole, grzeją się przy moim ogniu. Są tacy szczęśliwi, z dala od wojennej zawieruchy. Popełniasz błąd, jeśli sądzisz, że na widok kobiet i dzieci zostawię cię w spokoju. Wiedźminie, nie mam zamiaru cię zwodzić. Nadchodzi białe zimno. Katastrofa, która pogrzebie świat pod śniegiem i lodem. Każdej nocy w proroczym śnie widzę lodowe pustkowia i śmierć starych cywilizacji. Znam przepowiednie i tliny. Kataklizm wydaje się nieunikniony. Królowie wolą wikłać się w lokalne wojenki, mają jedynie o rozszerzenie wpływów. Elfy już dawno przeistoczyły się w terrorystów walczących o przegraną sprawę. Świat potrzebuje zbawcy. Męża opatrznościowego. Kogoś, kto roznieci w sercach ogień. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty zbawcą świata? Chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. Człowiek jest słaby, pokaż, byku, pełen skrupułów i wątpliwości. Piłka jakieś biedna. Stworzę nowego, doskonałego człowieka. Zahartuję go we wiecznym ogniu. To wszystko? Bo jeśli tak... Wątpisz? Nie winię cię, też miałem momenty zwątpienia. Teraz widzę jasno i wyraźnie. Taka wizja, co ty pierdzielisz, byku. Wizji też cię zabija. No i przenosimy się do wizji Jakuba de Aldersberga. Tak. Nie mamy mapy w tej lokacji. Ale to już jest finał. Cześć, Wolf. Co tam, byku? To już jest finał. To już jest ostateczny finał. Rozejrzyj się. Tu spadną łuski z twoich oczu i zrozumiesz. Spodziewałem się czegoś innego niż kuglarskich sztuczek. Myślisz, że to iluzja? O nie, Geralt, to się dzieje naprawdę. Gdzie jesteśmy? Musisz to sam zobaczyć. Chodź za mną. Wow, to jest już epilog, naprawdę. Mamy to, ludziska, to coś pięknego, naprawdę. No. Jaram się mocno, bo... Kończymy jedno z najlepszych gier. A nic ciekawego, robota jak robota. No to... No tak, no. Poniedziałek dzisiaj tak jest. Tak, dopiero tydzień się zaczął. Także no. Pewnie lipa. Bo robota. Dobra. Co tu się dzieje, pani Jakub de Aldersberg? Inaczej Alvin. Zobaczyłeś skute wiecznym lodem wieże w zimy. Rozumiesz teraz? Nie oszczędź rozumiem. Mi tych bredni, de Aldersberg. O co ci chodzi? Musisz zrozumieć mój plan. To przyszłość. Białe zimno już nadeszło, ścierając z powierzchni ziemi ludzką cywilizację. Jesteśmy u kresu wszystkiego. Czy powinniśmy upaść na duchu? Poddać się? Tak. Nigdy. Tej przyszłości można jeszcze uniknąć. Zachowaj swoją retorykę dla prostaczków. Dokładnie. Wciąż nie rozumiesz. Wszystko, co na mój rozkaz robiły Zakon i Salamandra, miało na celu uratowanie ludzkości. Jesteś szalony. Jak każdy zbrodniarz, tłumaczysz się wyższym celem. Wrócimy jeszcze do tej rozmowy, ale najpierw musisz nauczyć się pokory. Napierdlamy się. Ale ty jeszcze nie z Jakubem de Aldersbergiem. Jup. Ty kuglarzu, każdy się boi Geralta, bo ucieka. A, prawda.
Dobra, napierdzielamy i fryty, czyli bardzo prosty. Ty jesteś szalony i roztańczony. Ta, normalnie, jak ja kozak. Jak ja kozak normalny, dobra. Idziemy dalej, no trzeba iść po prostu do przodu i to wszystko. Aż dotrzemy do Jakuba de Aldersberga i tego. A na swojej drodze będziemy spotykać różne postacie. Czekacie tutaj wiele niespodziewanych spotkań. Które spotkaliśmy w grze. Skąd się tu wzięłaś? Jesteś silniejszy niż zakładał Wielki Mistrz. Przywołałeś mnie tutaj. I tutaj też jakie wybory podejmowałeś w grze, to tutaj wszystko będzie. To nie jest przyszłość. To wizja przyszłości uwięziona w jego umyśle. Zaprosił cię do środka, a ty przyniosłeś ze sobą własne wizje i zjawy. Czyli to nie dzieje się naprawdę? Nie jesteś w żadnym realnie istniejącym miejscu. Ale to coś więcej niż sen. Jeśli tutaj zginiesz, śmierć będzie jak najbardziej rzeczywista. Ruszajmy więc. Użyczę ci swojej magii. Będę przyzywać błyskawice. Za nami postępuje zabójcza śnieżyca, a za nią nie ma tego okna, bo jest za daleko. Tylko śmierć. Ale zimno jest, dobra. Ale trzeba chłonąć ziemię, muszę iść dalej. Śmierć będzie tutaj jak najbardziej rzeczywista. Dobrze. Dobrze. Dawaj, Triss! Opierdalaj! Pomagaj mi tutaj, moja panno. Tak, tak naprawdę te postacie wyglądają inaczej. Jak inaczej, o co chodzi? W porównaniu do... Wiedźmina 3, czy co? Czy o co chodzi? Dobra, idziemy prosto cały czas. Potem będzie tunel, potem będzie w lewo. Tak o. Zabij go! Kurwa, schował mnie. Świr. A, dobra, nie żyje. Idziemy dalej. O nie, Abigail, cześć. Nie zmieniłeś się, Wiedźminie. Znowu pojawiasz się znikąd i zabijasz ludzi. Dobrze. Ty też się nie zmieniłaś. Mącisz jak zawsze. Jakich ludzi? Te małpoludy to wszystko, co zostało z ludzkości. Nędzne, godne pogardy zwierzęta. Niektóre z nich są moimi prawnukami. Nie wiedziałem, że to ludzie. Białe zimno odarło ludzi z pięknych szat. Zostały bestie myślące tylko o jedzeniu i rozmnażaniu. To już nie są ludzie. Poza wyglądem niczym się nie różnią od tych wieśniaków, przed którymi mnie uratowałeś. Kierują się najniższymi instynktami. Jestem ci wdzięczna. O nie, dostanę dar. Super. Mam dla ciebie dar. Jaskółka. Wielkie małpoludy to pozostałości po ludziach. Więc tak wygląda wizja wszechświata, naprawdę. Znaczy nie wszechświata. Wizja jego zimna, czy tak będzie to wyglądać, naprawdę. O, tego nie zabiłem. Kościogłów, dobrze, że nie kościej, kurna. Dobrze, że nie kościej, bo nienawidzę tego potwora. Co to, wielki mistrz? Naprawdę? Witam cię, wielki mistrz. O, zimno. Widzę, że spotkałeś już naszych zdegenerowanych prawnuków. Rozumiesz już, dlaczego nie wolno ci przeciwstawiać się moim planom? Wciąż nie powiedziałeś, co łączy zmiany klimatyczne z twoimi zbrodniami. Właśnie, byku. Wiedziałem, że białe zimno nadciąga. Tylko plan na wielką skalę, plan realizowany bez wahania, mógł ocalić ludzkość przed tym, co ujrzałem w wizjach. Aż tak ufasz własnym snom? Te wizje to mój dar. Ktoś zdecydował, że mam widzieć przyszłość. Ale sam zdecydowałeś, jak korzystać z tej mocy. Geralcie, co o tym sądzisz? Nieraz mówiłeś, że specjalne dary losu należy wykorzystywać w słusznych celach. Wybrałem najszczytniejszy. Uratowanie milionów istnień. I realizujesz go, zabijając setki. Ilu jeszcze zamierzasz skazać? Nie wiesz, jak olbrzymia katastrofa nadciąga. Krążą tu duchy tych, którzy zginęli. Im powiedz, że nie mieli prawa ocaleć.
Tak. Nie mogę pozwolić, żeby zjadłem wizję wielkiego mistrza, muszę iść dalej. Dokładnie, biegniemy. Upiór gonu. Zabijamy wszystkie akleci. Każdego, kto stanie na mojej drodze i będzie chciał ze mną walczyć. Witam. Nie powstrzymasz tego, Wiedźminie. Śmierć idzie za tobą. O, ty pierdolisz, dawać mi tu miecz, kurna. Śmierć podąża za mną, muszę iść dalej. Geralt, nie wiesz takie rzeczy. Nie wiesz takiej głupoty. Rajla. Znów, po raz trzeci. Zabiłeś mnie, a jednak cieszę się na twój widok. Byłaś godnym przeciwnikiem. Śmierć w walce wcale nie jest najgorsza. Wiem. Nie po to wybrałam żołnierskie życie, żeby umrzeć w łóżku ze starości. Ale z tobą łączą mnie więzy silniejsze niż śmierć. Przybyłam, aby walczyć u twojego boku. Naprawdę? Szykuj broń, będzie ciekawie. Piękna sprawa, dawaj. Kurde, jakby tu mamy samych kolegów i przyjaciół. Przyjaciółki, kurde, samych kompanów. Triss. Tutaj ta, kurde, biała Rajla. Piękna sprawa. Zapierdzielamy. Ekipa do boju. Dobrze idę? Nie, to w tamtą stronę. Trzeba piąć się w górę. No bij! Jakbym wtedy oddał Alwina do Szani, to by ten, to by wyszło to w ten sposób, że ona by to była Szani zamiast Triss i ona by mnie leczyła. Dobra, lecimy w górę. Już wielki mistrz jest blisko. Kościogłów. Dobra, lecimy dalej. Już jesteśmy naprawdę bardzo, ale to bardzo niedaleko. Napierdzielać niego. Ej, niego sami zabiją, pa. Nie musiałem się angażować. O nie, czy to znów wielki mistrz? Dzień dobry. Co masz mi jeszcze do powiedzenia, szubrawco? Stań do walki, jak prawdziwy man. Zrozumiałeś wreszcie, uparty Wiedźminie? Ludzkość ma zginąć. A ci, którzy ocaleją, staną się jak zwierzęta. Temu miał zapobiec mój plan. Jaki plan u diabła? Nie powiedziałeś jeszcze nic konkretnego. Właśnie. Zimno nadciągnie z północy. Ludzi może ocalić tylko masowy eksodus na południe. Wyobraź to sobie. Wszystkie narody połączone w jednej wędrówce. Z tobą na czele. Jestem do tego przygotowany. Widzę przyszłość. Ludzie mnie szanują. Byłbym dobrym władcą. Oczywiście, najpierw trzeba było pozbyć się wszystkich, którzy chcieli temu przeszkodzić, zwłaszcza nie ludzi. Skąd ta obsesja na punkcie innych ras? Geralcie, oni i tak są skazani na zagładę. Przynajmniej dałem im szansę, żeby odeszli w walce. Rozejrzyj się, ludzkość też przeminie. A w przeciwieństwie do elfów, nie zostawimy po sobie zbyt wiele. Nie przeminiemy. Nie ze strażnikami, których stworzyłem. Zaraz zobaczysz, jak doskonale radzą sobie w tych warunkach. Czy ja wiem? Wątpię, żeby zrobiły na mnie jakieś większe wrażenie. Ale że pomagają nam dwie postacie, także to też jest łatwiej. Ale oni słabi. Jest biała Rajla! Nie ma jej. Uciekła gdzieś.
Dobra, no kurde, sztos. W górę, Geralt, w górę. O, Irin. Cześć. Co ty tutaj robisz? Mam cię zabić drugi raz. Mogliśmy powstrzymać Wielkiego Mistrza. Mogliśmy przerwać to szaleństwo, ale ty uznałeś za stosowne nam przeszkodzić. Morderstwa i terror. Oto wasze metody. Z tym nigdy się nie pogodzę. Ale mieliśmy rację. Ludzie to krwiożercze małpy. Rozejrzyj się. Właśnie tutaj doskonale to widać. Ślepo biegałeś na smyczy zakonu, a teraz podnosisz na niego miecz. Jak pies gryzący rękę, która go karmi. Bo tym właśnie jesteś. Nie wilkiem, ale wściekłym psem, bezmyślną maszyną do zabijania. Nikim. Wystarczy tego, Eivin. Dobiję cię jak psa, Geralt. Duża widzę grupka tutaj. Come on. Dawaj, chłopaki, bijemy się. Eivin, nie kompromituj się, jestem surotem. Witam. Witam ponownie. Jak ja to w ogóle HP nie straciłem? To już końcóweczka, Jacob. Droga wolna, muszę ruszać dalej. Lecimy, nie śpimy. Dobra, była łokieć kołowrotek, jak to mówi bonus BGC. Lecimy w górę, już naprawdę daleko. Cześć, Alvin. Patrz, Alvin. To tylko uda. Nie mogę się rozpraszać. Muszę iść dalej, dokładnie. Górę, come on, Triss. A w ogóle dzisiaj powiedziała biała Rayla. Miałem pomagać. Rayla, where are you? Where are you there? Uparty jesteś, Geralcie. Przydaliby mi się tacy jako pasterze moich owieczek, jako ich obrońcy podczas długiej wędrówki w pierwszych latach zimy. Odpuść sobie te wątpliwe komplementy. Kazałeś zrabować nasze tajemnice z Kaer Morhen. Wykorzystałeś je do najgorszych celów. Formuła waszego cechu się nie sprawdziła. Za dużo w niej było indywidualizmu i kupczenia obowiązkiem. Potrzebowałem zakonu. Rycerzy o możliwościach wiedźminów. Kogoś, kto podoła obowiązkom, a ludziom będzie się kojarzył z błyszczącą zbroją. Nie ręką wyciągniętą po mieszek. Czy ty coś insynuujesz? Pstola. Chodziło ci tylko o władzę. Skoro tak twierdzisz, zaraz nadciągną moje wojska. Będziesz miał okazję spytać, jakim jestem panem. Dobra, lecimy. Naprzód, naprzód. Już końcóweczka, zaraz będzie walka z Wielkim Mistrzem. Dobra. Czy spotkamy tu kogoś jeszcze? O, Adda, cześć. Patrz, Geralt. Ludzie, potwory. Jak łatwo się pomylić. Łatwo, wasza wysokość. Wierz mi, znam się na tym. Wielki Mistrz jest szaleńcem. Potrafię to rozpoznać. Nawet ja nie odważyłabym się realizować jego planów. Musimy go powstrzymać. Pani, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Powstrzymujemy. Masz klasę, Geralt, a to rzadkość. Mam kaprys walczyć u twego boku. O, strzyga, witam. F5. Dobra, lecimy już. To już wiadomo, że to się zawali. To było proste. Wow! Skąd was tu tyle się wzięło? Wow, pierwszy raz to śmiało.
coś mnie kurde ogłuszyło. Atakuje pojedyncza. O, ale bitka. Pieruny lecą, jeba. Ale HP mi to w ogóle nie zabiera. Ło! No i ktoś mi zajebał. Nie zepchnijcie Triz z karty, bo zapierdolę. O, wiedźmin krwawi. Szybko odsuń się, dobra. LOL, co się dzieje? Dobra, końcóweczka z wami, kurna, lecę po wielkiego mistrza. Au. A nie, strzyga, dawaj, atakuj. Za wcześnie klikam. Ale jabłka, ja pierdzielę. Dobra, wstawaj Triss. Lecimy. Tutaj musimy się rozstać. Dlaczego? Zbliżamy się do serca jego wizji. O nie. Tutaj wielki mistrz sprawuje nad wszystkim kontrolę. Dalej musisz iść sam. Do zobaczenia, Triss. Wrócę. Powodzenia, Geralt. Żegnaj. Dobra. Mamy ostatnią medytację. Konfrontacja coraz bliżej. Muszę iść sam. Nie mam już nic do rozdania, ale tak sobie rozdam ostatni talent w sumie. Nie wiem, na byle co, ja nie korzystam z tego. Nie wiem, do świtu przemedytuję, bo chcę walczyć o świcie. Z samego rana, w blasku. Dobra, lecimy, nie śpimy. Zbagowałem się widzowie na tym, na tym podglądzie. Czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralcie, otwórz oczy, zrozum! Gdyby nie obawa, że uciekniesz, zaprowadziłbym cię do szpitala Lebiody. Leczą tam taki jak szpital ty. Lebiody to jest niby szpital psychiatryczny. Ale w dalszym ciągu nic nie rozumiesz. Łaźmy. Ścigając mnie, udowodniłeś, że mam rację. Zmierzyłeś się z niebezpieczeństwami, jakie czekają ludzkość. I przeżyłeś. Tak. Jakubie de Aldersberg, sen się kończy. Śpiesz się z tłumaczeniem, chociaż to niewiele zmieni. Jeszcze jest czas, możesz zmienić zdanie. Wyobraź sobie tysiące ludzi przemierzających skute lodem pustkowia. Czy dałbyś radę ich obronić? Ty i garstka pozostałych przy życiu wiedźminów? Pełnych wątpliwości? Takich jak Berengar? To niemożliwe. Tylko bracia więksi są w stanie tego dokonać, ale potrzebują dowódców, nauczycieli. Potrzebują kogoś takiego jak ty. Tak jest. Zrewanżuję się propozycją poddać de Aldersberg. Zrewanżuję się propozycją. Tak. Poddaj się de Aldersberg. Wycofaj z wyzimy swoich mutantów i ukosz się przed królem. Uratujesz wiele istnień. Dokładnie. Jesteś bardzo pewny siebie. Udzielę ci lekcji. Bolesnej lekcji. Tak. No to napierdlamy. Teleport, tak. Pierdolone mutanty. No nic, trzeba nawalać. Wow, co mnie tak zbagowało? Ciebie tutaj szybciutkim zrobimy. Dobra.
Dobra, no i co teraz? Dawaj, Aldersberg, nie wysyłaj mi durandych kukuraków. Bijemy się. Masz fajny miecz. Wow, ale to się drze. A czemu ja w ogóle HP nie tracę? Jak ja tych frytów w ogóle nie muszę zabijać? Ej, jak to szybko leci, jak to chwilała walka. Lol. Ej, król dziki ogon patrzy na mnie. Ej! Ciebie też zajebie. Salamandra dogorywa. Niebawem będzie tylko wspomnieniem. Salamandra nic nie znaczy. Była tylko cząstką chaosu. Narzędziem szaleńca, którego przed chwilą zabiłeś. Ale kiedy nowa gra. Wciąż nie znasz. Dokończymy dzisiaj streama z tego. Z Wiedźmina 1. Dlaczego przywrócę? Znaczy no, kończymy grę. Nie odnalazłeś swojego przeznaczenia. Słowa, słowa, słowa. Pozwól zatem, że przypomnę twoje słowa. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę się oglądał przez ramię. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Myliłeś się. Przybyłem, aby bardzo podobnie GTA 5, z tego co się dobrze orientuję. Max Payne'a muszę dokończyć, ale to kwestia chyba jednego streama. No i Wiedźmin 2 jeszcze będzie. Będzie. Ja sobie to podzielę na części jakoś. Na 10 tygodnia będzie stream z dalej gry. Zależy tylko czyja. Dla mnie. Jaką postać najbardziej lubi z Wiedźmina 3? No może Geralta to nie będę mówił, ale fajną postacią jest na przykład Jaskier, Roż, Talar jest spoko, Zoltan, no trudno mi wybrać. Dobra. Jest dużo takich zajebistych postaci, które są spoko. O ty. Sprowadziłeś śmierć na Raymonda. Narażałeś Shen i niewłasnych celów. Co ty pierdolisz? Jest chaos. Zostawiłeś za sobą dziesiątki istnień zaszlachtowanych wiedźmińskim mieczem. Współtworzyłeś podwaliny żelaznej dyktatury fanatyków zakonu. A ten tylko Geralta, Ciri, Vesemir, Yennefer i Triss. O, jest mnóstwo takich postaci fajnych. To Ciri jest spoko. O, wszystkie te, które wpisałeś, to lubię bardzo. Zakon, którym oddałeś władzę, planuje usunąć każdego, kto nie jest w pełni człowiekiem. Jak się z tym czujesz, ty mutant? Przestań. Nie broń się, Wiedźminie. Jesteś zwiastunem burzy. Idealnym narzędziem zniszczenia. Gdziekolwiek idziesz, postępuje za tobą śmierć i chaos. Zarówno teraz, jak i przed laty. Zaakceptuj to. Nie broń się. Dokończ to, co zacząłeś. Oddaj mi kolejnego człowieka, którego życie zniszczyłeś. Ciri to mała diablica. Dokładnie. Mój. Przeciwstawiasz się mnie. Tak powiedział Wyszeni. Jak to nie? Zajebę cię. Nigdy. To sprawa między nim a mną. Na początku gry walczyłem mieczem koło Geralta. Tak, to był Shen Geralta. Owszem, na początku. Tak zdecydowałem. Powody są moje i nic ci do nich.
Zejdź mi z drogi, póki możesz. Za chwilę będzie za późno. Dokładnie. Chcesz walczyć? Niech i tak będzie. Już skończy się twoja ucieczka przed śmiercią. Bądź miecza. Już się bałem, że wybierzesz szachy. Napierdzielamy! Masno! Opa! Niszczymy królewskiego ogonu, zabieramy duszę do Aldersberga i to. Ja to silnym może bym go nawalał. Silnym też trafiam. Gdzie kupić Wiedźmina 3? Gdzie kupiłeś? A to zależy o jakim mówisz, bo kupiłem jedną edycję w Empiku, tą premierową. Potem kupiłem edycję na Steama, to kupiłem na G2. Potem kupiłem Steelbooka, to też kupiłem w Empiku z Wiedźmina 3. No, bo ogólnie mam 3 edycje. Dobra, zabity. God damn it. Dobra. Pokaż stanowisko wiedźmińskie, a ja nie mam stanowiska wiedźmińskiego. Mam aby tam 3 steelbooki, które tam stoją i książki. Gry mam, ale to mnie tu nie w tym mieszkaniu. Także no mam trochę, ale... Ale to mało. Rzeczy mało. Powiedz na potwory. Bo ty jesteś potworem. The Aldersberg. Ej, to taki sam amulet, jaki daliśmy Alvinowi i to jest bardzo tutaj taka zagwozdka, czy wielki mistrz to tak naprawdę Alvin. Czy masz figurkę z Wiedźmina, bo widziałem po 130-150? Nie mam. Figurek nie mam. Ale może sobie jakieś kupię, bo są fajne coś. Chciałem figurkę Geralta albo Ciri, no parę figurek bym chciał. LOL! Udało się. Obudziłeś się, Geralt. Końcówka gry to już się niepokoić. Jaskier? Gdzie jest Wielki Mistrz? Parę kroków stąd. Nie żyje. Strach mnie obleciał. Myślałem, że też się nie obudzisz. Już po wszystkim, choć nie śniłem o przyjemnych rzeczach. Długo mnie nie było? Trochę przegapiłeś. Powstanie stłumione. Foltest odzyskał kontrolę nad miastem. No, z dużą pomocą zakonu. Zakon rule, zakon jest spoko. Był tu jeszcze przed chwilą. Pilnował cię, dopóki nie przyszedł. Dlaczego jest Steelbook? Niechętnie odchodził. Steelbook to po prostu taka gra w fajnej oprawie. Rzucony w wir polityki. Wpisz sobie Steelbook Wiedźmin 3 i zobaczysz, jak on fajnie wygląda. Po prostu. Tak. Ostatni element ma przy sobie The Aldersberg. Odbiorę go i dokona się. Wow. Muszę odzyskać kredzenie tajemnicy. Wielki Mistrz powinien nie mieć przy sobie. Ej, naprawdę? Wow. Skradzienia tajemnica Skarmoren. Amulet z Dwimerytu. Coś się kończy, coś się zaczyna. Nie będzie bolało, mogę jeszcze to zrobić, tak. Weź co trzeba i powodzenia na szlaku, Wiedźminie. Wow, ej, to koniec gry jest już. Odzyskałeś już wszystko? Wiesz, co znalazłem przy Jaką naklejkę? Mistrzu? Znaczy, amulet, jakieś tam naklejki to dawali do gry chyba. Nie wiem. Do pudełka, także jakiś tam powinienem mieć. Zniszczony i z głową wilka. Musiał go nosić pod zbroją przez wiele lat. Widocznie był dla niego bardzo ważny. Może chronił go przed wrogą magią, a może miał tłumić wrodzone zdolności i natarczywe wizje. Tego już nigdy się nie dowiemy. To już nieważne. Jakub de Aldersberg, jeśli takie było jego prawdziwe imię, nie żyje. No właśnie, to koniec z tej historii. Co dalej, Geralt? Jak to co dalej? Nie udało. Wiesz, o czym mówię. Odzyskałeś to, co zostało skradzione, ukarałeś tych, którzy skrzywdzili twoich przyjaciół, politykowałeś i rozbijałeś spiski, kochałeś i zabijałeś. Różne rzeczy Przeszedłeś robiłeś. Długą drogę, Geralt. I co teraz zamierzasz? Jestem zmęczony, Jaskier, pragnę świętego spokoju, wiesz, dopiero teraz poczułem nowe życie. Nie wiem, co będzie dalej. To co zawsze. Znów będziesz jak ten liść gnany przez wiatr, że posłużę się tak banalnym porównaniem.
Wieczna wędrówka w poszukiwaniu celu i sensu. Tak. Nie filozofuj, Jaskier. Kiepsko ci to wychodzi. Zrobiłem to, co musiałem. I po prostu chcę stąd odejść. Cóż mogę powiedzieć? Powodzenia na szlaku, Wiedźminie. Pogrzeb Wielkiego Mistrza zgromadził tłumy. Żegnano człowieka, który uratował Wyzimę. Walki zakończyły się, zakonników traktowano jak bohaterów. Nieludzi nienawidzono jeszcze bardziej niż przed powstaniem. Królewskie edykty dotyczące Skojatel doprowadziły do eksodusu elfów i krasnoludów. Historia bywa przewrotna. Tak jest. Błędy zakonu Płonącej Róży król puścił w niepamięć. Nowy Wielki Mistrz, Siegfried Denel, zreformował i wzmocnił zakon. O, Siegfried stał się Wielkim Mistrzem. Czarodziejki wow. nie zdołały rozszerzyć swych wpływów. Zdrajcy i intryganci zostali straceni lub wygnani. Na gruzach miasta wyrosły nowe fortuny. Jedni zyskali, inni stracili. Zwykła kolej rzeczy. Nieliczni wiedzieli, co naprawdę stało się w Wyzimie. Ci, których los zetknął z Geraltem z Rivii. Tu mamy konia, ale nie mogliśmy nie jeździć. Szkoda, że więcej nie dała rady jeździć konia. Pytacie, co stało się z Wiedźminem? To już inna historia. To już historia na Wiedźmina 2. Wow, to koniec gry. Ale jeszcze mamy dosyć fajną rzecz. Jak idziemy po zapłatę do Foltesta i... Wow. Trzeba to po prostu obejrzeć. To już nie Twoją pomocą Temeria i Redania zjednoczyły się. Więc za twój trud masz godziwą zapłatę. Wasza miłość, mistrzu. Bywaj, królu. 8000 orenów. Skrytobójca. Szybko, Geralt! Nie moglibyśmy jeszcze walczyć ze skrytobójcą. Szkoda, że nie było takiej możliwości, żeby zawalczyć z nim. Chyba, że w jakimś dodatku. Będzie gra w Wiedźmina 2 na live. Będę gra w Wiedźmina 2 na live. Tylko jeszcze nie wiem kiedy. Ale jakoś w niedalekim czasie. Możliwe, że w przyszłym tygodniu. O nie, mój mieszek się rozpadł. I koleś się rozpadł, jego korpus. God damn it. Dobra. Nie dowiemy się, kim on był. Ej, dlaczego? Dlaczego nie pokażę nam, kim był on? To takie... Trzyma w tajemnicy. Znaczy, to pokazali, ale nie wiem, kto to jest, to... Nie mam pojęcia, kto to jest. No i dobra, w tym momencie kończy się gra Wiedźmin 1 za mną. 40 godzin solidnej, uczciwej, zajebistej rozrywki, która wciągnęła mnie tak mocno, że to jest po prostu masakra. Będziemy grać w drugą część. Naprawdę, wspaniała fabuła, wspaniałe postacie, wspaniała grafika, jak oczywiście na tamten czas. Bardzo mi się ta gra podobała, także... No co to więcej się rozwodzić, trzeba po prostu zagrać w drugą część, potem w trzecią, w dodatki i czuć pustkę po całej serii gier. Także to było na tyle w dzisiejszym streamie, dziękuję bardzo za obecność.
Trochę ludzi się przewinęło przez te wszystkie transmisje, trochę nowych subskrypcji przebyło, także dziękuję bardzo serdecznie. Kolejny stream już jutro o godzinie prawdopodobnie 18 lub 19. Dokończymy sobie Max Payne'a 1 na streamie, także dosyć fajnie, wydaje mi się, że będzie. Także jutro zobaczymy, co będzie dalej, co będzie streamowane w środę i w czwartek. Także to by było, moi drodzy, na tyle. To by było na tyle. No. Zostawcie subskrypcję, lajka, jeżeli tego nie zrobiliście. Kolejny stream już jutro. Trzymajcie się. Piątka. Pum.